Dzień dobry Państwu. Bardzo prosiłbym już o wyciszenie, zajęcie miejsc. Witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram obrady 39. sesji Rady Miejskiej w Pylpinie. Stwierdzam, że na 15 radnych w obradach bierze 13 radnych, w związku z czym jest odpowiednie kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przypominam jeszcze raz o wyciszeniu telefonów komórkowych. Pragnąłbym powitać w imieniu Rady Burmistrza Miasta Gminy Pelpin, pana Patryka Dębskiego oraz jego zastępcy, pana Andrzeja Gruskiego, panią skarbnik Justynę Lewandowską. Witam radnego Rady Powiatu, pana Zbigniewa Zgodę. Witam sołtysów z terenu gminy Pelpin. Witam dyrektorów szkół i placówek oświatowych wychowawczych z terenu Pelplina. Witam prezesa spółki Pelkom, panią Mirosławę Kupską. Witam kierownika referatu społecznego, pana Tomasza Czerwińskiego. Witam mieszkańców Pelpina i media. Przechodzimy do spraw regulaminowych. Porządek obrad jest Państwu znany. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski co do porządku obrad? Wiem, że tu pan burmistrz chciał wprowadzić nowe projekty. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, zgodnie z naszą wcześniejszą deklaracją chciałem podziękować panu radnemu Zbigniewowi Zgodzie za to, że udało się 25, tak o ile pamiętam, przegłosować zwiększenie wydatków czy współfinansowanie drogi bądź co bądź powiatowej, więc właściwie dziękuję, ale pomagamy. Nie ruszamy programu modernizacji dróg na lata 2017-2019, po prostu dokładamy z rezerwy burmistrza kwotę 75 tysięcy, a powiat zadeklarował w uchwale 96 tysięcy, 23 tysiące też na realizację innych zadań, więc 4 wiaty przystankowe, ropuchy, utrzymanie bieżące dróg, to są nasze wydatki. To jest druk 323, tak żeby pozwolić nam to podpisać. Niestety robimy tylko pierwszy etap. Drugi etap na Strzelnicę, czyli od ulicy Strzelnica do za bazę PBD kosztuje 230 tysięcy. Póki co nas na to nie stać. Czekamy, może pan starosta i pan radny wymyślą, może sami sfinansują tę część, albo z niewielkim już wsparciem z gminy Pelpin będziemy pracowali nad tym. Kolejna uchwała to jest uchwała numer 324. To jest ta uchwała w sprawie chodnika. To jest, zmieniamy tutaj zapis, ponieważ po dołożeniu środków finansowych wartość pomocy rzeczowej w paragrafie pierwszym, punkcie drugim będzie wynosiła 349 tysięcy. Druk numer 325. Wreszcie, szanowni państwo, dobrnęliśmy do brzegu, jeżeli chodzi o Mieszkanie Plus. Jestem z tego bardzo powodu szczęśliwy, a jednocześnie wyjątkowo zmęczony. Kolejne 3 spotkania w Warszawie. Wydaje się, że znaleźliśmy już sposób rozstrzygnięcia tego postępowania i sposób, jak wybudować te mieszkania i jak je oddać do użytkowania. Otóż przyjęliśmy koncepcję wykonania tego przez spółkę komunalną Pelkom. W druku 325 piszemy Państwu, jakie będą kolejne kroki. Więc najpierw sprawozdam jeszcze z wdrażania na terenie gminy Pelplin Mieszkania Plus. Oczywiście to był chyba jeden z najdłużej przez nas debatowanych projektów. Już dwukrotnie się na ten temat spotykaliśmy, więc wydaje mi się, że gdyby były jeszcze jakieś wątpliwości, to chętnie przedstawię. W punkcie drugim proszę Państwa o upoważnienie do przeprowadzenia konkursu na wybór wspólnika. Tak to będzie wyglądało, że gmina Pelplin ogłosi konkurs na wybór wspólnika, który będzie inwestorem finansowym, a więc krótko mówiąc szukamy środków finansowych na rynku. Mamy nadzieję, że przystąpi do tego konkursu któryś z oferentów, który oferuje środki finansowe na ten cel i utworzymy spółkę celową. I w trzecim punkcie proponujemy, żeby zobowiązać mnie do tego, żebyśmy wnieśli przez gminę Pelplin aportem do spółki komunalnej Pelkom te nieruchomości, na których będzie zrealizowana ta inwestycja, a więc działki numer 811 i 812 oraz działkę 162/11, która będzie bezpośrednim zapleczem, jest tym klinem pomiędzy tymi dwiema dużymi działkami. Tak plus koncepcję modułową, którą wykonaliśmy, tak żeby spółka Pelkom mogła utworzyć, być naszym ramieniem w zakresie wykonywania tej inwestycji. I druk 326 chyba to jest, nie? Ten w sprawie budżetowej. I 321, on jest, tak, nie wprowadzamy, tam jest po prostu rozszerzony zakres uzasadnienia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie propozycji do zmian w porządku obrad. Czy ze strony państwa rady są jeszcze jakieś propozycje, uwagi? Czy ktoś chciałby zadać jakieś pytania co do tych propozycji? Ja może. Bardzo proszę pan radny Zdzisław Kamieniecki. Ja może taką uwagę mam, bo właściwie każdą sesją prosimy włodarzy naszych, żeby nas w ten sposób nie zaskakiwali z takimi jakimiś propozycjami. To nie są błahe sprawy. My powinniśmy się też mieć czas z tym wszystkim zapoznać. Dlatego ja tutaj proszę radnych o nie przyjmowanie na dzisiejszą sesję tu propozycji uchwały. Czy dotyczy to wszystkich? No pewnie, jak prosimy o to za każdym razem i wydaje się nam, że jest to przyjęte ze zrozumieniem, to da. Czy są jakieś inne wnioski? Znaczy tutaj na pewno ta uchwała dotycząca programu Mieszkanie Plus jest bardzo istotna, ale to myślę, że na pewno poprosimy jeszcze pana burmistrza o to, żeby przybliżył nam o co chodzi w tej projekcie uchwały. Ja jeśli mogę, chciałbym już tutaj w tym miejscu zapytać, czy na powołanie tej spółki celowej Pelkom będzie wymagana uchwała Rady Miejskiej, czy Pelkom będzie powoływał ją z bankiem, z wyłonionym podmiotem już niezależnie od nas, od Rady? Zawsze musi być akceptacja wniesienia aportu gruntów do spółki komunalnej Pelkom i utworzenie wspólnej spółki celowej musi zostać zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Wspólników, a Walne Zgromadzenie Wspólników będzie działało w zakresie upoważnionym przez Radę. Czyli jest limitacja jakby kompetencji burmistrza w tym zakresie. Czyli odnosimy się tylko do celowej spółki. Nie może Pelkom utworzyć niczego poza tym, co będzie w programie i w konkursie, w odpowiedzi na konkurs, który ogłosimy. Tak, tylko nie znamy jeszcze dzisiaj warunków tego konkursu. Dlatego ogłaszamy konkurs. Nie znamy warunków też finansowania. Dopiero po rozstrzygnięciu konkursu będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, czy i na jakich warunkach wchodzimy w ten program. Czyli jak gdyby to jest konkurs do składania ofert. Tak, teraz czekamy na oferty podmiotów finansujących ten program. Czyli to jest ten przedwstępny efekt. No bo myślę, że tutaj to właśnie pokazuje, że tej brakuje tej informacji, żebyśmy wiedzieli, czego te uchwały dotyczą. Nie wiem, no może z jednej strony no jest, wiemy, że program Mieszkanie Plus jest bardzo ważny dla naszych mieszkańców i czekają oni na realizację tego programu, a z drugiej strony też ciąży na nas odpowiedzialność, że będzie to związanie, które będzie obarczać samorząd przez najbliższe 25 lat. Dlatego tutaj ja rozumiem tą ostrożność, tą chęć jak największej informacji, abyśmy nie podjęli decyzji zbyt pochopnie i w sposób nieprzemyślany, a na to na pewno potrzebujemy czasu. Czy panie burmistrzu, czy jest niezwłoczna konieczność podejmowania tej uchwały? Bardzo proszę. Szanowni państwo, odnośnie uchwały w sprawie Strzelnica, Rada Powiatu odbyła się 25 kwietnia. 25 kwietnia dowiedzieliśmy się, że są przesunięte środki. Zresztą, panie radny, czy nie słyszał pan o tym na komisjach? Czy nie mówiłem o tym na komisji w zakresie drogi Strzelnica? Czy jest coś takiego, co było niewiadome państwu w tym zakresie? Mówiłem o tym, że będę przesuwał środki z rezerwy na wykonanie tej inwestycji. Czekaliśmy na naszego partnera w tym projekcie. Partnerem w tym projekcie i właścicielem, gestorem tej drogi jest powiat. W związku z tym dopiero po przegłosowaniu przez powiat swojej części, zgodnie z państwa sugestiami i zaleceniami, przesuwamy naszą część. Jeżeli to jest coś do wyjaśnienia albo coś dziwnego, to bardzo proszę o szczegółowe pytanie. Jeżeli coś pana nurtuje w tej kwestii, to chętnie odpowiem. Sprawa związana z uzasadnieniami budżetu wielokrotnie przesuwaliśmy, będziemy zawsze przesuwali. To jest sprawa, po prostu często wychodzi nam, dowiadujemy się w ostatniej chwili z zawiadomienia, że są jakieś środki do przesunięcia i to robimy. Natomiast sprawa Mieszkania Plus, dlaczego się z tym spieszymy? Dlatego, że proszę pamiętać, jesteśmy w pilotażu. Tak naprawdę do połowy maja chcemy rozstrzygnąć kwestie związane z rozstrzygnięciem inwestora i finansującego ten projekt. Jeżeli tego nie zrobimy, przesuniemy na kolejne spotkania, przesuwa się termin wszczęcia postępowania o pozwolenie na budowę. Czyli tak naprawdę wychodzimy teraz z informacji, spieszymy się tak z tym,
żeby to zrobić, dlatego że chcemy skorzystać jeszcze z warunków pogodowych dobrych na to, żeby ta inwestycja w tym roku jeszcze miała miejsce. A po drugie, panie radny, to jest tak, że ja w tym miesiącu byłem 3-krotnie w Banku Gospodarstwa Krajowego i za każdym razem były inne rozmowy. No nie jest tak, że ja mam gotowe rozwiązanie i gotowy projekt na to. On wymaga jednak mimo wszystko intelektualnego przemyślenia. To jest bardzo trudny projekt, wymagający od nas niewątpliwie wielkiego wysiłku i finansowego, i organizacyjnego, i intelektualnego. I ta uchwała, która tutaj dzisiaj jest, jest wynikiem pracy naszej od 3 dni i zmaterializowaliśmy ją wczoraj wieczorem. Taka jest prawda. Nie da się inaczej tego zrobić. Myśleliśmy o różnych kierunkach. Państwo wiecie, przecież był dialog techniczny w sprawie Mieszkania Plus, jeżeli czegoś nie wiadomo. Skoro mieliśmy 2 publiczne debaty na ten temat, skoro był dialog techniczny, skoro mogliście Państwo zadawać pytania, to ja tak naprawdę nie wiem, który z programów był tutaj lepiej pokazany jak ten. Był pan minister na spotkaniu, o ile pamiętam, i był na komisji, i był na sesji. Byli przedstawiciele banku finansującego, czy w przyszłości finansującego. Byli mieszkańcy. Były 3 debaty, były informacje, więc tak naprawdę, jeżeli ściągniemy to z porządku obrad, wypadamy z pierwszego naboru. Kolejny nabór nie wiem, kiedy będzie, pewnie dopiero w późną wiosną albo wczesnym latem. To tak naprawdę niwecze nam harmonogram. No, jest to pewien problem. Wydaje mi się, że nie ma tutaj niczego, co by nie było niezrozumiałe albo zakamuflowane. Jest prosta uchwała, która, o której mówię, sprawozdam jeszcze z Państwem, będziecie podejmowali tą decyzję w głosowaniu, ale proszę nie skreślać jej z porządku obrad, bo to znaczy tak naprawdę, że wypadamy z pierwszego naboru, znaczy, że nas nie będzie w tym pierwszym konkursie, bo nie da się tego inaczej zrobić. Musimy do 15 maja rozstrzygnąć, czy do 17 maja, do piątku rozstrzygnąć tryb konkursowy i chcemy być w tym pierwszym naborze trybów konkursowych. Tam jest, między innymi są Katowice, prawdopodobnie będzie Toruń, będzie kilka innych dużych miast. I chcemy też być w tym pierwszym naborze. Jeżeli się nie uda, jeżeli warunki przetargowe i które postawi nam nasz potencjalny oferent będą, nie wiem, wygórowane, nie spełniające naszych oczekiwań, to oczywiście do tego programu nie przystąpimy, ale wydaje mi się, że przemyśleliśmy całą tą strategię postępowania i najłatwiej i z punktu widzenia prawa najmniej konfliktowe jest przygotowanie tej inwestycji przez spółkę komunalną. W innym przypadku, tak jak żeśmy Państwu wtedy mówili, mamy wątpliwości co do tego, czy istnieje możliwość zorganizowania przetargu przez gminę na usługę przyszłą i niepewną, jest budowanie mieszkań. To jest bardzo skomplikowana sprawa materia. Jeżeli Państwo jakby słuchali tego dialogu technicznego, to też nasi przedstawiciele i przedstawiciele organizacji potencjalnie finansującej o tym mówili, prawda, że też mamy tutaj do czynienia z nową instytucją, która jest nieopisana w prawie, która wymaga różnego rodzaju zabiegów. Wypracowaliśmy taką ścieżkę. Proszę o debatę merytoryczną w tej sprawie. Musimy poświęcić troszkę więcej czasu. To jest też miejsce do tego, żeby się z tym zapoznać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za wyjaśnienia. Ja też chciałem trochę utkliwić w tej kolegę radnego, bo nie miał zielonego pojęcia, jak wygląda projekt tej uchwały. Także nie wie, czy tam są ważne zapisy, czy są mało ważne zapisy. Uczestniczyliśmy wszyscy we wszystkich etapach konsultacji, ale nikt z nas nie miał wglądu do kluczowego dokumentu, jakim jest umowa, która będzie zawarta pomiędzy, umowa, która by dawała, znaczy zarys funkcjonowania tego programu w Pelpinie. Nie wiemy, na jakich warunkach będą przyznawane te mieszkania, kto będzie o tym decydował. Wiem, że będzie komisja, ale jakie kryteria będą obowiązywały. Tego radni nie wiedzą. Naprawdę my dyskutujemy ze sobą i taką informację chcielibyśmy otrzymać. Wtedy będzie nam łatwiej ten program wspierać. Ja myślę, że nikogo wśród nas nie trzeba namawiać do tego, żeby polepszać przyszłość naszych mieszkańców. Jesteśmy za tym, żeby pewnie się rozwijał, ale nasz elektorat, nasi mieszkańcy zobowiązali nas do tego, abyśmy czuwali na to, żeby się to odbywało w sposób dobry. Mam nadzieję, że tak się dzieje, ale również odpowiedzialny. I dlatego takie głosy, jak tutaj kolegi, ja bardziej tutaj traktował jako chęć doinformowania, zdobycia wiedzy, która jest nam niezbędna, aby podjąć w sposób świadomy tak bardzo ważną uchwałę. Dlatego ja myślę, że zaproponowałbym teraz może 10-minutową przerwę, żebyśmy mogli ten projekt, te propozycje omówić, żebyśmy mogli się zapoznać z tymi drukami, które nie wiem, można rozdać radnym, żeby też wiedzieli, jakie zapisy są w tym projekcie uchwały. Bo na razie
Nikt z Państwa oprócz mnie nie wie, jakie zapisy są w tej uchwale i tu trudno wyrokować, czy chcemy to procedować, czy nie. Także ogłaszam 10-minutową przerwę, zapoznajmy się z tym projektem i wrócimy do dyskusji. Szanowni Państwo, prosimy już o wyciszenie, zajęcie miejsc. Wznawiam obrady 39. sesji Rady Miejskiej w Pelpinie i stwierdzam, że na 15 radnych w obradach bierze 13 radnych, w związku z czym jest odpowiedni kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Powracamy do spraw regulaminowych. Porządek obrad. Bardzo proszę, pan burmistrz jeszcze chciał głos. W związku z głosami negatywnymi w dyskusji, szczególnie artykułowanymi przez pana radnego Kamienieckiego, przez pana radnego Dwornika, wycofuję projekt w sprawie Mieszkania Plus z porządku dzisiejszej sesji Rady Obrad. Zwołamy sesję nadzwyczajną albo 2, albo 4 maja, tak jak Państwu będzie pasowało, żebyśmy jeszcze raz nad tym się pochylili. Bardzo proszę szczególnie pana Kamieńskiego, żeby zabrał ten projekt do domu, pana Dwornika, przedyskutowali, zastanowili się, złożyli pytania, być może na piśmie poprosilibyśmy, to może byłoby łatwiej, bo dyskusja jest o tyle trudna, że zdaje się, że nawet meritum tej sprawy jest bardzo trudno mi Państwu przedstawić. Służę każdymi wyjaśnieniami. Jeżeli coś intelektualnie jest za trudne do wytłumaczenia, to przepraszam, ale inaczej tego napisać po prostu nie mogę. I chciałem jeszcze raz odpowiedzieć, nie ma tutaj najmniejszego skarbu państwa w zakresie nieruchomości. To jest zupełnie co innego. Pan myli programy i projekty. I dobrze by było, żeby pan się wczytał w to, co tutaj jest. Jeżeli macie państwo jakieś wątpliwości, to bardzo proszę. 4 maja prawdopodobnie to będzie, nie wiem, czy państwo wyjeżdżacie na długi weekend, ale no musimy to zrobić. Jeżeli chcemy być jakby w konkursowym trybie i zdążyć, to w związku z tymi wątpliwościami wycofuję projekt 325. Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, posiadamy tak mały interes w porównaniu z pańskim, że musimy się naprawdę długo nad tym zastanowić, czytać. Szanowni Państwo, ja myślę, że ta dyskusja zmierza trochę w złym kierunku. Jesteśmy po to, żeby dochodzić do kompromisów i wypracowywać najlepsze rozwiązania dla mieszkańców. Ja myślę, że nie jest to miejsce, żeby oceniać kogokolwiek zdolności intelektualne bądź ich brak. Wszyscy zostaliśmy wybrani przez mieszkańców naszej gminy i od wszystkich nas mieszkańcy wymagają, abyśmy podejmowali świadome, dobre decyzje. Padł wniosek pana burmistrza, żeby wycofać, w związku z czym nie mamy tutaj już nad czym dyskutować, czy będziemy rozszerzać ten porządek obrad o ten projekt uchwały. Pozostały jeszcze trzy inne projekty uchwały, dwa, które są wprowadzane. Projekt w sprawie zmiany uchwały numer 36 łamane przez 256 przez 17 Rady Miejskiej w Pelpinie z dnia 30 marca 2017 roku i projekt w sprawie przyjęcia gminnego programu budowy i modernizacji dróg na lata 2017-2022. I z tego, co tutaj rozmawiałem z panem burmistrzem i z panią skarbnik, to jest to właściwie ten projekt jest dla nas na dzisiaj najbardziej kluczowy. Bo jutro jest rozstrzygnięcie przetargu i jeżeli nie będzie zabezpieczonych środków, tego przetargu nie można rozstrzygnąć. I tutaj jest właściwie największy punkt zapalny. Jeżeli chodzi o projekt dotyczący Mieszkania Plus, to jeszcze jest możliwość, aby tą uchwałę podjąć w przyszłym tygodniu, żeby zapoznać się, ewentualnie zadać pytania, które by wyjaśniły wątpliwości. Jeszcze raz pytam, czy są jakieś inne wnioski co do porządku, czy również do tych propozycji związanych ze zmianą porządku obrad. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Ale tu mówimy o drogach, panie przewodniczący. A tutaj mamy dom projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały tak i tak dalej. I tu mamy w tym punkcie, w uzasadnieniu, w punkcie 4, że zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją uroczystości. Nie. Pan przewodniczący mówi o drodze, która jest na strzelnicę wspólną z powiatową. Poprzednio uchwałę o tym. Nie, ja mówię te, bo ta. Nie. Na razie mówimy, żeby był jasny. Na razie mówimy o uchwale druk numer 323. Ja powiem tak, porządek obrad został już ustalony i uchwała dotycząca zmian w budżecie będzie procedowana, bo ona już była omawiana na komisjach. Także tutaj porządku nie zmieniamy, chyba że Państwo chcą tą uchwałę wycofać z porządku.
proponowanego, no to możemy to ewentualnie zrobić. Ale na dzisiaj jest propozycja, by rozszerzyć porządek obrad o dwa projekty. Projekt w sprawie zmiany uchwały nr 36, łamane przez 56, łamane przez 17 na Niemieckiej Filipinie z dnia 30 marca 2017 roku. I drugi projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu budowy i realizacji dróg na lata 2017-2022. Jeden dotyczy tego, aby gdzieś rozszerzony jest zakres modernizacji drogi na Pomyje, na Strzelnicę, a drugi dotyczący zmiany, które są konieczne w programie, aby były te dwa dokumenty ze sobą spójne. Co do budżetu, będziemy i tak dyskutować, bo myślę, że będzie on wprowadzony, bo jest już był omawiany na komisjach. A czy te zmiany dodatkowe, które od tego czasu zostały zaproponowane, wprowadzimy? To już jest kwestia dyskusji Państwa w czasie debaty nad tym projektem uchwały. Dlatego mam nadzieję, że już teraz jest wszystko jasne. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś pytania, żebyśmy mogli już w sposób zrozumiały, jasny, klarowny nad tym porządkiem się skupić? Jeżeli nie ma innych wniosków, to padł wniosek pierwszy, który formalny, pana radnego Zdzisława Kamieńskiego o odrzuceniu propozycji dotyczących rozszerzenia porządku obrad o wszystkie projekty, które miałyby wejść. Najpierw przegłosujemy ten wniosek. Kto z Państwa jest za tym wnioskiem, aby odrzucić wszelkie propozycje dotyczące rozszerzenia porządku obrad na dzisiejszej sesji? Wszystkie projekty, które są zmienione. Kto jest, jeszcze raz, kto jest za? Panowie, trzy osoby. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. No więc jest trzy osoby wstrzymujące, siedem przeciwnych. I trzy były za? Wniosek został odrzucony. W związku z czym, kto z Państwa jest za rozszerzeniem porządku obrad o projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36, łamane przez 256, łamane przez 17 Rady Miejskiej w Filipinie z dnia 30 marca 2017 roku? Kto jest za rozszerzeniem porządku obrad o tym projekt uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Panowie, bardzo prosiłbym podnieść ręce wysoko. Trzy osoby się wstrzymały. Porządek obrad został rozszerzony o ten projekt uchwały. Co? 10. Drugi wniosek w sprawie przyjęcia gminnego programu budowy i modernizacji dróg na lata 2017-2022. Kto z Państwa jest za rozszerzenie porządku obrad o ten projekt uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Podobna sytuacja, 10 za, 3 przeciw, 0 wstrzymujących. W związku z czym porządek obrad został rozszerzony o te dwa porządki obrad. Kto jest za zatwierdzeniem proponowanego porządku obrad rozszerzonego o dwa projekty uchwał zawarte w druku nr 323 i 324? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek obrad został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych dzisiejszych obrad. Jest to punkt związany z przyjęciem protokołu z ostatniej sesji. Protokół jak zwykle jest do wglądu. Jest w wersji elektronicznej i papierowej. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi do protokołu z ostatniej sesji? Nie ma uwag. Bardzo proszę. Protokół sesji zwyczajnej, który się... Tak, tak. Czy ktoś... Czyli nie ma więcej pytań co do protokołu z ostatniej sesji? Nie ma. Nie ma. Zamykam dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty jednomyślnie. Przekazuję głos panu burmistrzowi. Poproszę o informację z prac między sesjami.
Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, drodzy zaproszeni goście. Kalendarz spotkań burmistrza w okresie międzysesyjnym między 30 marca 2017 roku a 26 kwietnia 2017 roku. Jak zwykle będę omawiał tylko najważniejsze zdarzenia, które dotyczą przyszłości naszej gminy. 31 marca brałem udział w konferencji prasowej ministra rolnictwa pana Krzysztofa Jurgiela. W szczególności pochyliliśmy się nad sytuacją naszych plantatorów buraka cukrowego. Pomagamy w przygotowaniu dobrego wniosku w zakresie migracji plantacji buraka cukrowego z terenu naszej gminy, naszego powiatu i związku plantatorów ze spółki Nordzucker do Polskiego Cukru, do cukrowni w Malborku. Mieliśmy przedstępne 2 spotkania. Rozmawiałem z panem ministrem, zgłosiłem to jako jeden z wniosków naszych, tak żeby nasi rolnicy nie musieli dopłacać do wywozu buraka cukrowego do cukrowni w Glinojecku. Mieliśmy wizytę partnerską szkoły w zespole kształcenia i wychowania numer 1. Ona się odbywała w Gołuniu. Bardzo ciekawy projekt wspólny polsko-niemiecki. Spotykaliśmy się też z przedstawicielami firmy Tymbut w Pelplinie. Oceniliśmy sytuację po naszym pożarze. Jesteśmy tak naprawdę, no już prawie miesiąc, wybici z harmonogramu zadań. Dopinamy ostatnie ekspertyzy, ale chcę państwu powiedzieć, że wydaje nam się z tej wstępnej oceny, że nie ma żadnych tutaj poważnych raf. Zresztą przedsiębiorca, który jest wykonawcą tego, też wspólnie z nami ocenił. Wydaje nam się, że do końca kwietnia, na początku maja uda nam się rozstrzygnąć wszystkie wątpliwości w tej sprawie i budowa będzie mogła ruszyć dalej. 4 kwietnia wspólnie z panem ministrem Jarosławem Sellinem uczestniczyliśmy w otwarciu Panteonu Katyńskiego w Tczewie, gdzie też są mieszkańcy naszej gminy wymienieni. 5 kwietnia byłem na kolejnym spotkaniu z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego. Między innymi sprawa rozmowy w sprawie Mieszkania Plus. 8 kwietnia spotkanie wielkanocne z mieszkańcami. Dziękuję wszystkim radnym, którzy w niej uczestniczyli. Co roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje tego typu spotkanie. 2 Puchar Polski Kadetek ze względu na to, że nie mamy możliwości realizowania tego na terenie gminy Pelplin. Zorganizował to nasz klub sportowy Bloczek Team w Gniewie. Bardzo duża impreza, też turniej nadziei olimpijskich krajów wyszehradzkich. Bardzo wiele osób, które brało w tym udział, doceniały zdolności organizacyjne i menadżerskie. Ponad 180 dziewcząt z całej Polski i z Europy brało udział w zapasach. Bardzo ciekawe wydarzenie. 10 kwietnia Akademia upamiętniająca 77. rocznicę zbrodni katyńskiej i 7. rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem. Spotykaliśmy się z panem wojewodą w sprawie przygotowania największej imprezy współorganizowanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki. To jest święta 3 maja. Jest to naprawdę duże święto samorządności. Wysłaliśmy kilkaset zaproszeń do wszystkich organizacji. Mamy potwierdzenie, że będą wszystkie zespolone siły administracyjne, którymi zawiaduje pan wojewoda. Będą przedstawiciele z wszystkich służb mundurowych, będą 3 pułki wojska, które będą reprezentowane przez odpowiednie dowództwa, będzie przelot migów, helikopterów. Jest to bardzo duża impreza. Naprawdę udało nam się z panem wojewodą uzyskać tutaj kompromis w tym zakresie. Państwo wiecie, że mamy tutaj dość określoną szczupłość terenu, prawda? Było bardzo trudno. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, czy z wojsko uda się rozwinąć z katedry na Plac Wolności. To był podstawowy nasz problem, ponieważ jest tak wiele zgłoszonych delegacji i osób, że mamy tutaj kłopot z usadowieniem tego, ale postaramy się poradzić sobie z tym. Dziękuję na ręce Tomasza Czerwińskiego. Te spotkania są naprawdę trudne i intensywne. No, spotykamy się niemal co drugi, trzeci dzień, uzgadniamy kwestie. Pelplin już jest przystrojony, będzie jeszcze więcej biało-czerwonych flag, będą też sprawy związane z wystrojem świątecznym. Chcemy, żeby to było wyjątkowe święto. Zresztą serdecznie państwa na nie zapraszam. Kto nie wyjeżdża na długi weekend, 3 maja o godzinie 10 rozpoczynamy mszą świętą. 14 kwietnia upamiętniliśmy Ludwika Redzimskiego, nauczyciela szkoły podstawowej, który zginął w Katyniu. Zresztą jest upamiętniony też w Czewie.
18 kwietnia zorganizowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Kultury i Diecezją Pelplińską, księdzem biskupem, konferencję prasową o rewitalizacji podcesarskiego zespołu parkowego w Pelplinie. Diecezja Pelplińska otrzymała dofinansowanie na to zadanie. To jest o tyle istotne, że miasto i gmina Pelplin jest już koncepcyjnym partnerem w tym zakresie. Zyskamy nową przestrzeń wystawową, nową przestrzeń aranżacyjną. Niewiele miast jest takich, które może sobie okazać w środku miasta otwarty ogród pocysterski, który będzie dla naszych gości i mieszkańców. 19 kwietnia bardzo istotna konferencja zorganizowana przez pana ministra Smolińskiego na moją prośbę dotycząca rewitalizacji linii kolejowej 131. Pierwszy etap przetargu odbył się właśnie teraz. Zdaje się, że już rozstrzygnięto wykonawcę. W tym etapie nie ma żadnych zadań inwestycyjnych dotyczących naszej gminy. To jest etap dotyczący modernizacji przystanku kolejowego w Czerlinie, zejścia do niego oraz dostępu drogowego oraz poprawy i budowy właściwie nowego przystanku Słupkowy Wieś. Państwo wiecie, tam jest taka sytuacja, że przystanek jest oddalony od istniejącej zabudowy aglomeracyjnej Słupków, jeżeli można tak powiedzieć. W związku z tym przygotowują się do tego. W drugim i w trzecim... Będzie przeniesiony bliżej wsi? Tak, będzie przeniesiony bliżej wsi i tamten prawdopodobnie docelowo zostanie zlikwidowany. No nieprawdopodobnie, no na pewno, bo nie mogą być tak, że dwa przystanki kilka kilometrów od siebie. Natomiast ta konferencja była bardzo istotna. Ja chciałbym, nie ukrywam, po spotkaniu z panem dyrektorem Kantakiem i z jego współpracownikami zrobić też na ten temat spotkanie, czy może wyjazdowe posiedzenie komisji albo spotkanie radnych, żebyśmy przedstawili, jak ogromny jest to zakres inwestycji, bo poza tym, co państwo wiedzą, czy co się domyślamy, że modernizacja będzie polegała przez przesunięcie linii, likwidację dotychczasowych wjazdów i wyjazdów. Mam tu szczególnie na myśli przystanek czy przejazd przez przejście przez Ornasowo, które jest kluczowe ze względu na południową część Rajków i funkcjonujące tam zakłady przemysłowe oraz modernizację wiaduktów do Kulic, do Rożentala i przebudowę samego przejścia ulicy Mickiewicza. Mamy wstępne koncepcje, widzieliśmy, jak to będzie wyglądało. To będzie komunikacyjna rewolucja, więc musimy się do tego dobrze przygotować. Zadeklarowałem też, że gmina będzie chciała uczestniczyć, partycypować. W studium wykonalności zgłosiliśmy swoje uwagi. Większość z nich poza jedną została uwzględniona. Również zostanie przebudowany peron do prawie 300 metrów w Pelplinie, tak żeby mogły się zatrzymywać pociągi dalekobieżne i pospieszne. Przejścia na perony będą podziemne. Będzie zupełnie inna filozofia. Kto z państwa jeździł linią kolejową do Warszawy z Gdańska, to wie, jak wygląda ta linia po modernizacji na euro. Do podobnego zakresu przygotowujemy się na linii 131 czy dawnej CE65 Chorzów-Batory-Tczew. Kiedy będzie ta nasza część? Prawdopodobnie po 2018 roku, dlatego że trwają równoległe prace nad modernizacją tej linii w zakresie Śląska i ze Śląska na północ i z południa i z północy na południe postępują remonty tej linii. Niewątpliwie dla nas ogromne zadanie inwestycyjne, może jedno z największych w przyszłej kadencji. Pan burmistrz Dariusz Górski uczestniczył w spotkaniu dotyczącym Powiatowego Urzędu Pracy z pracodawcami. Wiem, że nasz pracodawca z terenu miasta i gminy Pelplin, firma Dagbud, została uhonorowana przez kapitułę. Serdecznie gratulujemy. 21 kwietnia uczestniczyłem w sadzeniu 1000 drzew na minutę na terenie leśnictwa Szpęgaw. Jest to jedno z promujących leśnictwa w skali całego kraju. Bardzo dobre, ciekawe spotkanie, też możliwość porozmawiania z leśnikami. Być może będziemy kontynuowali tę akcję na terenie naszej gminy. Jesteśmy umówieni. Kolejny raz spotkałem się z panem wojewodą, jego sztabem w zakresie 3 maja. Otwarcie biura poselsko-senatorskiego w Pruszczu. I 23 kwietnia uczestniczyłem w spotkaniu z panią sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, panią Anną Marią Anders w Muzeum II Wojny Światowej. Rozmawialiśmy na temat filii Muzeum Stutthof, która ma być zlokalizowana w Pelplinie. Przygotowujemy porozumienie w tym zakresie z diecezją i z Muzeum Piaśnickim, które jest filią Stutthofu. Będziemy się przygotowali do budowy takiego muzealnego miejsca, gdzie będzie można zobaczyć wystawę o wszystkich, którzy zostali zamordowani w ramach akcji Tannenberg w 1939 roku w Lesie Szpęgawskim w Pelplinie w Tczewie. Miała być budowa czy adaptacja? Być może adaptacja. Czekamy na wysokość środków, które będziemy starali się pozyskać i na tej podstawie będziemy szacowali, czy
wystarczy nam na modernizację, czy być może będzie trzeba zrobić po prostu nowoczesną inwestycję. Ja tylko powiem Państwu gwoli przykładu. Willa Muzyka w Wejherowie, która willa doktora Panka, która została przygotowana czy adoptowana. Ten remont się zaczął, o ile pamiętam, w zeszłym roku. Trwa, pochłonął 4 miliony i jeszcze dodatkowo są potrzebne kolejne środki. Oczywiście staramy się tutaj środki zewnętrzne w tym zakresie, dlatego że jest na to miejsce i czas. 24 kwietnia uczestniczyłem w Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Toruniu. 25 targi edukacji i pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie. Bardzo ciekawe spotkanie. 25 byłem na ogólnopolskim szczycie energetycznym w Gdańsku, a 26, czyli wczoraj, happening ekologiczny na targowisku miejskim, w którym razem z pogromcami pyłów staraliśmy się prowadzić edukacyjne lekcje z zakresu jakości palenia, sposobu palenia oraz konsekwencji z tego wynikających. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale trwa pomiar pyłów w Pelplinie. Pogromcy pyłów uzyskali dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego. To jest grupa studentów, grupa uczniów pod kierunkiem pana nauczyciela, pana Rafała Deski, która mierzy w dwóch miejscach i trzeci będzie mobilny. Przygotowujemy się zresztą do tego w sposób zorganizowany, tak żebyśmy mogli te pomiary zanalizować i powiedzieć Państwu, zaproponować rozwiązania w tym zakresie. Jeżeli są jakieś pytania, to służę odpowiedzią. Jeżeli są jakieś ważne rzeczy jeszcze, to też bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie informacji z prac pomiędzy sesjami. Ja tylko mam taką prośbę ewentualnie, żeby bo wspomniał pan o tych pracach związanych z modernizacją linii kolejowej. Na pewno chętnie byśmy się z tymi koncepcjami zapoznali. Wiem, że to już pewnie będzie kolejna kadencja, ale założenia są teraz formułowane, żeby na przykład na taką informację można było przygotować i jako prezentację na kolejną, z którejś z kolejnych sesji, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Myślę, że tutaj jestem wyrazicielem opinii też moich kolegów i koleżanek. Gdyby taka możliwość była, to na pewno byśmy z tego skorzystali. Dziękuję panu burmistrzowi. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt trzeci. Informacja o środkach zewnętrznych pozyskanych przez gminę Pelplin w roku 2016. Druk numer 317. Otwieram dyskusję. Ten materiał był analizowany, dyskutowany na poszczególnych, na komisji wspólnej, która odbyła się w minionym tygodniu. Cieszymy się, że takie środki spływają do gminy. Myślę, że to jest czas, żeby podziękować tym, którzy się do tego przyczynili, mają swój wkład, czy bezpośredni, czy podpośredni. Mam nadzieję, że w kolejnych latach te środki będą co najmniej podobne, a może nawet większe. Tego sobie życzymy. One wszystko są naprawdę wykorzystywane w bardzo dobry sposób i zwiększają nasze możliwości infrastrukturalne, społeczne, jeżeli chodzi o naszą gminę. Z tego naprawdę możemy się cieszyć. Trwa teraz kilka projektów. Pan burmistrz chciał uzupełnić. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Nie chciałem mówić o tym, co uzyskaliśmy, bo sprawa jest jasna, warto podliczyć. To jest więcej niż zadań inwestycyjnych mamy w budżecie, więc wydaje mi się, że jest to warte rzeczywiście podkreślenia. Natomiast chciałem słowo komentarza powiedzieć do tego, o co się staramy. O co się staramy i jeden element nam tutaj umknął. Najważniejszą wartością finansową, którą mamy przygotowaną, jest wkrótce podpisana przez Pelkom umowa na ogromne zadanie kanalizacyjne. Mamy promesę tego zadania. Wiemy, że ona będzie realizowana, prawie 20 milionów złotych, natomiast wykonawcą naszym jest spółka komunalna Pelkom. To jest ogromne zadanie i jednym z największych będzie budowa systemu kanalizacji w miejscowości Lignowy Szlacheckie. Tam staramy się o ponad 7 milionów złotych przy 2 milionach naszego wkładu. Kolejne to jest, mamy złożony wniosek też o propagowanie energii
OZE, tam się staramy o ponad prawie 750 tysięcy, przetwórstwo, inkubator lokalny 308 tysięcy, wiślane trasy rowerowe 700 tysięcy, kajakiem przez Pomorze 900 tysięcy, budowa kąpieliska 318 tysięcy. Ponadto staramy się o środki z rezerwy od pana wojewody na współfinansowanie budowy mieszkań socjalnych dla osób, które zostały pozbawione po pożarze. Przygotowujemy te środki z ubezpieczenia do odbudowy tego obiektu, natomiast nie przewidujemy już lokalizowania tam kolejny raz mieszkań socjalnych czy komunalnych. One po prostu, to nie jest dobre miejsce do tego. Wydaje się, że też pożar to pokazał. To będą kwoty też znowu w milionach złotych, które się staramy z budżetu państwa. Prowadzimy postępowania w sprawie otrzymania środków finansowych. Już kolejny wniosek w sprawie ulicy Sambora na agencję, z Agencji Nieruchomości Rolnych. Jaka była ewentualna funkcja tego? Chcemy przygotować przetarg na sprzedaż tej nieruchomości, dedykując go funkcji domu społecznego albo agroturystycznemu, jeżeli uda nam się znaleźć nabywcę. Nie ukrywam, że mamy pierwsze wnioski w tym zakresie. Tam jest dodatkowo jeszcze atutem to, że jest park wokół, czy park, no, to co zostało po parku, czy duże nasadzenia, i wokół jest nieruchomość, która ma 2 hektary. W związku z tym nie jest to tylko budynek po brysie, więc warto o tym pamiętać. Natomiast, że go zabezpieczyć trzeba, to jest jasne, ponieważ jeżeli przed zimą nie zdążymy w zakresie adaptacji, mamy nadzieję, że wartość ubezpieczenia to pokryje. Wstępne kalkulacje mamy, zobaczymy, będziemy ją analizowali pod kątem przygotowania przetargu w tym zakresie. Jeżeli udałoby nam się go odbudować, przykryć, zabezpieczyć, będziemy chcieli szukać nabywcy w tym zakresie. Być może uda nam się takiego znaleźć. Jeżeli nie, wrócimy do tematu, będziemy się zajmowali nim dalej. Trwa aplikowanie środki, tak jak mówiłem, na ulicę Sambora z Agencji Nieruchomości Rolnych. Czekamy na rozstrzygnięcie sprawy drogi na Rajkowy powiatowej we współfinansowaniu z powiatem. Mamy przygotowane koncepcje, czekamy na rozstrzygnięcie, być może w połowie maja to rozstrzygnięcie padnie. W drugiej połowie maja też odbędzie się przetarg, otrzymałem taką informację telefoniczną wczoraj z Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie ulicy Mickiewicza. To jest bardzo istotne zadanie inwestycyjne, na które mamy przygotowane 1 150 000, o ile dobrze pamiętam. 1 150 000 to jest o tyle ważne, że po tym przetargu będziemy wiedzieli też, jakiego rodzaju środki, mamy nadzieję, że będą jakieś oszczędności poprzetargowe, chociaż patrząc na rozstrzygnięcia, mam tu duże wątpliwości. Niestety mamy do czynienia z rynkiem wykonawcy niezamawiającego. Robót jest bardzo dużo, gminy ruszyły z programami, w związku z tym wykonawców na rynku jest też niewielu. To oczywiście nie są wszystkie środki, o które się staramy, bo część tych środków mamy przygotowanych jakby w takiej rezerwie intelektualnej i czekamy teraz na ogłoszenie konkursów. Zostały właśnie ogłoszone 2 konkursy dotyczące inicjatyw LIFE przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Rozważamy sprawę remediacji gruntów na ulicy, na terenie, który kupiliśmy od cukrowni Pelplin. Zobaczymy, czy uda nam się, czy po ocenie wstępnej, formalnej będziemy składali tam wniosek. Przygotowujemy się też do kompleksowych modernizacji z przedsiębiorstwami. Być może uda nam się podpisać takie partnerstwo z Energą Oświetlenie w zakresie modernizacji naszego oświetlenia. Chcielibyśmy, żeby to była taka kompleksowa, docelowa, bardzo ciekawa umowa. W każdym razie staramy się wszędzie tam, gdzie mamy pokrycie, wkład własny, gdzie mamy swoje środki do zaangażowania. Oczywiście zawsze chciałoby się więcej, ale jest pewna określona wydolność naszego budżetu i środków, które możemy pozyskać, bo proszę pamiętać, że na absorpcję tych środków trzeba mieć jednak wkłady własne. Niestety jest tak, że często są to wkłady, które przekraczają 50%, w związku z tym całe zadanie też jest przedrażane. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi za uzupełnienie informacji, którą państwo otrzymali w druku numer 317. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy ktoś z państwa chciałby w ramach dyskusji zabrać głos? Ja chciałam się jeszcze dowiedzieć, jak jest ze salą sportową, czy ze stoleczką numer 1. Czy starczy na pieniądze na wykończenie tej sali? Czy? Tak, oczywiście. Sprawa została rozstrzygnięta w przetargu i podpisana umowa.
Problemem nie jest to, czy nam starczy pieniędzy, tylko czy zdążymy w harmonogramie wykonać i przede wszystkim to, czy ekspertyza, którą wykonuje pan profesor Drewnowski, wykaże niezniszczenie istoty rdzenia w zakresie poszycia dachowego. Formalnie nie mamy, tak mogę powiedzieć, że formalnie jeszcze do nas nie wpłynęło, natomiast trwały te badania dość długi okres czasu. Proszę pamiętać, że trzeba było chemicznie to oczyścić. Właśnie chyba pani dyrektor ogłasza przetarg na sprzątanie szkoły. O ile dobrze mnie pamięć nie myli, samo sprzątanie, więc nie remont, nie malowanie. Samo sprzątanie to jest kwota około 200 tysięcy złotych. Ale to polisa. Tak, oczywiście, pokrywa to polisa. Czekamy na szacowanie strat pożarowych, a nie tych, które są bezpośrednio związane z oddziaływaniem dymu. 200 tysięcy to jest posprzątanie tego, natomiast kolejne pieniądze będą wypłacone z polisy związane z uszkodzeniami, które zostały tam zrobione. Wydaje nam się i też po mojej rozmowie z wykonawcą, że nie ma tutaj zagrożenia w zakresie czy, tylko kiedy. To jest prawda pewne pytanie, bo obiecaliśmy sobie, że spróbujemy w listopadzie tą halę oddać. Mam nadzieję, że dotrzymamy tego harmonogramu, ale proszę pamiętać, że jest miesiąc czasu, który nam z powodu tego pożaru po prostu z harmonogramu wypadł i postaramy się tę całą sytuację nadgonić. To jest nadzwyczajna sytuacja. Jestem w kontakcie z Ministerstwem Sportu. Nie ma tutaj żadnej obawy o utracenie tych środków. Nawet możemy je przerzucić na przyszły rok w zakresie wykonania, gdybyśmy nie spełnili warunków związanych z wypłatą wynagrodzenia wykonawcy w roku budżetowym. Bo tak może się stać, prawda, że część prac przejdzie po prostu fizycznie na styczeń 2018 roku czy luty. To jest nasza największa tutaj obawa, czy będzie podzielić to zadanie i wypłacić te środki. Natomiast pod względem formalno-prawnym jesteśmy tutaj zabezpieczeni. Wykonawca, tego się obawialiśmy najbardziej, że nie będzie chciał kontynuować tego zadania, prawda? To jest dzisiaj, to byłby największy problem, bo trzeba by całą procedurę przetargową od nowa wszcząć postępowanie sądowe w zakresie rozstrzygnięcia z wykonawcą. Na szczęście wydaje się, że zarówno polisa wykonawcy, jak i nasza jest w stanie rekompensować na straty, które były. Nawet możemy sobie pozwolić na pewną tutaj, że tak powiem, bilateralną analizę tych polis i wykorzystać lepszą, która jest dla nas korzystniejsza. Więc nie mam obawy o zakres, nawet myślę, że on się w związku z tym zwiększy paradoksalnie, dlatego że część środków, które mieliśmy przeznaczone, na przykład mieliśmy wymianę okien, prawda, samą związaną z dźwiękochłonnością i nowymi parametrami, a teraz, znaczy szyb, tak, a teraz trzeba będzie po prostu powymieniać całe okna, wszystkie, bo nie ma innej możliwości, prawda. Na pewno trzeba będzie wykonać remonty łazienek w tym zakresie, na pewno malowanie, kosztorys, więc oczywiście zwiększy się zakres kosztorysowy, z tym, że to jest kosztorys poodszkodowawczy, wynikający ze szkód, a nie z wykonania przetargu, więc nie ma tu żadnych zagrożeń. Dziękuję panu burmistrzowi. Zalecenia. Czy są jeszcze jakieś kwestie, pytania, które państwo chcieliby w ramach dyskusji poruszyć związane z tym materiałem? Jeżeli nie ma, to zamykam dyskusję. Kto z państwa jest za przyjęciem informacji zawartej w druku nr 317? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Informacja została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt związany z projektem uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży na terenie gminy Pelplin. Druk nr 318. Otwieram dyskusję. Wiem, że jest autopoprawka. Bardzo proszę. To były redakcyjne. Tak, także tutaj te które były zgłaszane wcześniej. Otwieram dyskusję. Kto z państwa chciałby o coś zapytać jeszcze? Projekt ten był omawiany na komisji wspólnej i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany do dalszego procedowania, ale jeżeli jeszcze były jakieś wątpliwości, to jest okazja, żeby jeszcze je rozstrzygnąć. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę chęci, w związku z czym zamykam dyskusję. Przystępuję do przedstawienia projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Pelplin. Na podstawie przepisów prawa uchwala się to następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Pelplin, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wysokość środków finansowych na realizację lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy Pelplin określona będzie w uchwale budżetowej na dany rok. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta gminy Pelplin. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej miasta i gminy Pelplin. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednomyślnie. W związku z czym możemy przejść do kolejnego punktu naszej dzisiejszej obrady. Jest to punkt związany z projektem uchwały w sprawie
ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pelplin, druk nr 319. Projekt ten też był omawiany na komisji wspólnej i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji nad tym projektem uchwały? Nie widzę chętnych, w związku z czym zamykam dyskusję. Przystępujemy do przedstawienia projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie projektu ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pelplin. Na podstawie przepisów prawa uchwala się, co następuje, zgodnie z drukiem nr 319. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to punkt związany z projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendiów burmistrza miasta gminy Pelplin dla wybitnie uzdolnionych sportowców, druk nr 300. Tutaj byśmy mieli dwie albo okej, no to zaraz. Druk nr 320. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, jest tutaj autopoprawka. Oddaję głos panu przewodniczącemu, panu kierownikowi referatu społecznego. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, szanowni radni, czcigodni goście. Tak jak wspomniałem na komisjach dotyczących debatowania na temat regulaminu przyznawania stypendiów sportowych przez burmistrza miasta gminy Pelplin, w międzyczasie skonsultowałem się z komisją merytoryczną, przewodniczącym komisji i nadzorem wojewody i są potrzebne dwie autopoprawki do tego regulaminu. Te autopoprawki dotyczą takich kosmetycznych zmian, a mianowicie w paragrafie drugim należałoby dopisać również oprócz tych trzech punktów, kto może się ubiegać, również taki no, zapis dotyczący będący mieszkańcami gminy Pelplin i osiągający wysokie wyniki sportowe, bo w tych pozostałych zapisach jest napisane, że muszą być też członkami klubu. Niemniej jednak nie muszą być tylko członkami klubów, wystarczy, że są mieszkańcami, mają wysokie wyniki sportowe wynikające z treści dalszej części regulaminu. To była pierwsza poprawka. Paragraf drugi, punkt pierwszy, punkt pierwszy, żeby dopisać będący mieszkańcami gminy Pelplin, osiągający wysokie wyniki sportowe. Nie, właśnie jakby przed tym jeszcze jakby, i to by był pozostałe, czyli jakby tutaj w Państwa uchwale jest drugi, trzeci i czwarty, tylko dopiska jakby no, w pierwszym podpunkcie pierwszego punktu paragrafu drugiego, żeby dopisać ten zapis, żeby jakby wachlarz możliwości mieszkańców, zarówno mieszkających, jak i działających na terenie gminy Pelplin był już jakby no, zamknięty całkowicie, żeby wszyscy mieli możliwość otrzymania stypendium burmistrza. To jest pierwsza autopoprawka, a druga autopoprawka wynika to stricte z litery prawa, z artykułu 32 ustawy o sporcie. Tam wyraźnie jest napisane, że właśnie jednostka samorządu, czyli w naszym przypadku tutaj jeśli chodzi o organ wykonawczy, czyli Radę Uchwałodawczą, czyli Radę Miejską w Pelplinie, może jakby wprowadzić uchwałę dotyczącą przyznawania i pozbawiania stypendium, a nie może wprowadzić wstrzymywania. Czyli w paragrafie szóstym należy wykreślić słowo tryb wstrzymywania i zostawić tylko tryb pozbawiania stypendium, tak? Tak samo jakby w paragrafie szóstym, w punkcie drugim wykreślić kwestię dotyczącą wstrzymywania i cofnięcia, tylko po prostu wpisać o pozbawieniu stypendium burmistrza zawiadamia pisemnie. I to są takie dwie uwagi, które były skonsultowane i też jakby no, były tematem obrad komisji. Razem z panem przewodniczącym tutaj Mariuszem Śledziem zostało to też skonsultowane, czyli z komisją merytoryczną. To są takie dwie uwagi, które należałoby tutaj wprowadzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu kierownikowi za przedstawienie autopoprawek. W związku z tym bardzo proszę pana radny Konrad Leczkowski. Tak dopiero teraz rzuciło mi się to w oczy. W paragrafie szóstym, ustęp pierwszy, punkt pierwszy. Zawodnik może zostać pozbawiony stypendium. Stypendium zostaje cofnięte w przypadku skazania prawomocnym orzeczeniem sądowym. Czy tak nie jest trochę za ogólnie, bo w takim przypadku to nawet ogólnie tych, którzy są skazani. Oczywiście domniemuję, że to chodzi o przestępstwo, znaczy skazane za przestępstwo postępowania karnego, ale również obejmują osoby, które są skazane za przestępstwo ścigane za oskarżenie prywatnego albo nawet za nieumyślne przestępstwo. Znaczy ja bym osobiście dodał skazania prawomocnym orzeczeniem sądowym za przestępstwo ścigane za skazania prawomocnym orzeczeniem sądowym za przestępstwo umyślne ścigane za oskarżenie publicznego. To jest propozycja.
Szanowni Państwo, jak najbardziej, jak wspomniałem na komisjach, jak konsultowaliśmy to dość szczegółowo, wszystkie zapisy tej uchwały i tego regulaminu wynikają też z wytycznych, które dostaliśmy od nadzoru i wytycznych dotyczących informacji od pana prokuratora. Jakby te zapisy jakby stricte są jakby odzwierciedleniem tego, które jakby są wymagane z przepisów prawa. Ewentualnie, mówię, zostało ten tryb, zakres pozbawienia stypendium został zawężony do tych trzech punktów, wynikając z tych uwag, które napłynęły do nas w międzyczasie, jakby podważając tą poprzednią uchwałę z zeszłego roku, tak? Jakby no tutaj literalnie to zostało wpisane. Ewentualnie możemy wpisać, jak pan radny taką autopoprawkę chce, niemniej jednak no kwestia tego nadzoru, zobaczymy, jak się do tego ustosunkuje. Znaczy, no, jeśli to ma jakiś swój jakiś wątpliwości, faktycznie, to jest taka moja mała uwaga, która się odnosi, do innych regulaminów albo innych rzeczy, które powszechnie odnoszą się do osób, które popełniają przestępstwo, bo to jest taki zapis, tak? Tak, ale gdzieś tam to jest niesprawiedliwe. Panie radny, czy jest to wniosek formalny? Znaczy, no pytanie, czy to wtedy taki wpis, no, czy może rozdzielić jakieś negatywne konsekwencje w kwestii nadzoru? Znaczy, szanowni Państwo, ja mam jeszcze inne uwagi i moje pytanie, czy jest konieczność przyjęcia tego projektu uchwały na dzisiejszej sesji, skoro on ma obowiązywać od pierwszego, znaczy stypendia, zmienia się cykl wypłaty tych stypendiów na od stycznia do listopada kolejnego roku, nabór będzie do 31 grudnia. Czyli teoretycznie mamy jeszcze czas, aby nad tym projektem podebatować, go doprecyzować, bo też dla mnie wątpliwość rodzi zapis, który zawęża tutaj w jakiś sposób osoby, które mogą z tego stypendium skorzystać, do sportowców, którzy uprawiają dyscypliny olimpijskie. Ja myślę, że w ostatnich latach zdarzali się również przedstawiciele innych dyscyplin sportowych, którzy mieli wybitne osiągnięcia, a to nam wykluczy. Myślę, że nie o to chodzi, żeby zawężać spektrum, zawężać możliwości naszych mieszkańców korzystania z takiego stypendium. Przyglądałem podobne uchwały w innych samorządów i rozwiązują to w różny sposób. Są samorządy, które naprawdę literalnie wymieniają dziesiątki dyscyplin sportowych. Są, które tak jak tutaj skupiają się tylko na dyscyplinach olimpijskich, a ja bym może proponował, aby wymienić te dyscypliny olimpijskie i również te dyscypliny sportu, które, z których sportowcy otrzymywali stypendium w ostatnich, powiedzmy, 5 latach. Wiemy, że tacy są, żeby, powiedzmy, w jakiś sposób nie wykluczać. Nie wiem, czy może się pokrywają, ale mamy jakiś sposób zabezpieczenia, że nie wykluczymy jakiegokolwiek sportowca z naszej gminy, który osiąga wybitne osiągnięcia, a w ten sposób no, nie będzie mógł o te stypendium aplikować. Dlatego to jest takie moje jedno spostrzeżenie. A drugie, no nie wiem gdzie, ale gdzieś z tego, co ja myślałem, że to było w piśmie od prokuratury, że był również zarzut stawiany, że nie ma trybu odwoławczego od decyzji o przyznaniu bądź nieprzyznaniu stypendium. I nie wiem, czy nie warto by było tutaj w regulaminie w jakiś sposób doprecyzować i sprawdzić, czy jest konieczność, czy jest taki wymóg. Dlatego moja propozycja jest taka, żeby dzisiaj nie podejmować tej uchwały, jeszcze ją doprecyzować, jeżeli jest oczywiście czas i możliwość, że nie spowoduje takiego rozwiązania, że nasi mieszkańcy takiego stypendium w przyszłym roku nie otrzymają, bo nie chciałbym, żeby taka sytuacja miała miejsce, bo myślę, że jakikolwiek regulamin, mniej lub bardziej wadliwy, ale powodujący, że takie stypendia można przyznawać i naszych wybitnych sportowców nagradzać, jest nam na pewno potrzebny i on musi funkcjonować. Także tutaj pytanie ewentualnie do pana Tomasza, czy jest taka w ogóle możliwość, żeby tą uchwałę później przyjąć i jeszcze ją doprecyzować? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jak Pan Przewodniczący powiedział, tryb się trochę zmienił, jeśli chodzi o terminy. Do tej pory braliśmy w cyklu tak zwanym roku szkolnego lub akademickiego. Teraz będzie typowy rok kalendarzowy.
Czyli jakby wnioski sportowcy będą mogli składać do końca danego roku, za rok, w którym składają, i będą to, te wnioski rozpatrywane w styczniu. Czyli z tego punktu widzenia nie jest termin wrześniowy, tylko grudniowy, czyli czas jeszcze jest. Ale jeśli chodzi o kwestię tych dyscyplin, no, kwestia analizy, kwestia wpisania, tak jak tutaj jakby konsultowałem się zarówno z osobami tym się zajmującymi, różnymi prawnikami, to ten zapis jest najlepszy z możliwych. Tak przynajmniej były te konsultacje prowadzone. Czyli jest, jak pan przewodniczący dobrze powiedział, że jest oczywiście, można wpisać wszystkie dyscypliny literalnie, czyli 32 dyscypliny olimpijskie wszystkie, plus ewentualnie dodać dyscypliny, które nie są olimpijskie, ale jeśli nadani nasi sportowcy otrzymywali to stypendium, to tak poprzednio. Można tak wpisać, tylko wydaje mi się, że to rozwiązanie jest najlepsze, chociaż oczywiście można to zmienić. Nie ma najmniejszego problemu i jeśli państwo potrzebują jeszcze czasu i spotkań, żeby konsultować się ten regulamin, ja jestem otwarty, nie ma najmniejszych problemów. Ustalimy termin, spotkamy się, przeanalizujemy. Jest jeszcze jedna wątpliwość, bo teraz mamy, oceniamy od września do sierpnia, gdyby osiągnięcia sportowe. Tak. A teraz co z tym okresem przejściowym? Bo jeżeli ktoś na przykład zdobył złoty medal olimpijski, załóżmy w grudniu zeszłego roku, czy będzie mógł się tym wykazać? No to jak w grudniu zeszłego roku, no to już jest w tym trybie stypendium tegorocznego. To już dostał stypendium tegoroczne. Nie, no w tegoroczne poprzyznawane w czerwcu, nie? No czyli za grudzień poprzedni, znaczy grudnia, aha, tak by sobie mamy. No. Chodzi mi o grudzień 2016, bo teraz według tego regulaminu w ostatnim roku, czyli w roku 2018. Czyli jakby okres przejściowy. Okres wrzesień, grudzień 2016 roku. No kwestia. Bo wykluczymy, bo na pewno ktoś mógł mieć jakieś osiągnięcie wybitne sportowe właśnie w tym okresie i właściwie nie zostanie ono uwzględnione w tym nowym regulaminie, bo ten regulamin mówi o ostatnim roku, czyli o roku 2018. A te wypadają na miesiące? No czy ewentualnie tak, no trzeba by wziąć to pod uwagę, że ten okres przejściowy tych 4 miesięcy by trzeba było też uznać. Bynajmniej w tym roku? Tak, też tak uważam, że ten okres przejściowy, czyli okres wrzesień, grudzień, czyli okres przejściowy przed zmianą też należy było uznać do stypendium tego, za jakby liczone w 2017 roku. To jest dobra uwaga. Ja będę mówił się pytanie w paragrafie 5, który prowadzi zmiany do propozycji przedstawionych przez komisję. A na jakiej podstawie może wprowadzić zmiany? Bo znaczy to taki zapis jest jakby no regulaminowy w większości regulaminów przyznawania nagród poszczególnych. W punkcie 7 pisze wyraźnie, że jest to charakter uznaniowy. No tak, uznaniowy, ale wynikający z regulaminu, tak? Czyli tutaj jakby no jeśli w danym regulaminie jest wyraźnie napisane, że jest mieszkańcem Pelplina, czy działającym w klubach lub szkołach uczący się w Pelplinie i osiągnie wynik sportowy, no to nie można tego podważyć w jakikolwiek sposób. Opracowujemy regulamin. Na podstawie tego regulaminu zostanie przyznane lub nie przyznane. Tak. Prawda? To się pytam, w jakim zakresie burmistrz może prowadzić zmiany. No tak naprawdę ten zapis jest zapisem formalnym i jeśli komisja przedstawi zapis do burmistrzowi, to praktycznie rzecz biorąc też nie będzie dużego pola namiaru do podważania tych decyzji komisji. A jest konieczny ten zapis piąty właśnie, że burmistrz może wprowadzić zmiany do propozycji przedstawionej przez komisję. Burmistrz może zaproponować swoje, gdyby tutaj mowa taki w kolejnych punktach czytamy, że może wnioskować czy będzie ma charakter uznaniowy, rozstrzygnięcie, jakim się zasługuje, bo gdzieś był tak na mnie punkt, że burmistrz też może, nie wiem, czy on wypadł teraz. No, na których punktach? Że na wniosek burmistrza może być w wyjątkowych sytuacjach też. To już tego nie ma. Aha, to zostało. To jest bezpieczeństwo na wypadek, gdyby trzeba było przyznać komuś. Zdarzy, że w składzie tej komisji są przedstawiciele pana burmistrza. Tak jak państwo tu widzą, przedstawiciele Rady Miejskiej, urzędu i przedstawiciele jednostek. Szanowni Państwo, to może tak zróbmy, jak Pan Przewodniczący powiedział, jeśli Państwo, no tych uwag nie było na komisjach, tak? Nie mogliśmy się do tego odnieść, dlatego jeśli są nowe uwagi i wiadomo, możemy ewentualnie przenieść to na następną sesję i osoby zainteresowane spotkać jeżeli się. Jeżeli będzie rodzić skutkami w postaci braku, powiedzmy, no, stypendium dla sportowców, to myślę, że... Znaczy nie, bo jeśli, no, teoretycznie nie, bo jeśli przesunęliśmy ten termin o 4 miesiące, no 3 miesiące w sumie, no to nie mamy jeszcze czas, jest maj, także kwestia opublikowania, wejście w życie teraz i na pewno ten termin grudniowy zostanie zachowany, nawet jeśli przesuniemy to o miesiąc czasu, a jeśli Państwo mają te uwagi, byśmy chcieli jeszcze to na spokojnie przeanalizować, to myślę, wydaje, że można takie spotkanie zrobić. Ale teraz formalnie tylko może wycofać wnioskodawca.
My nie możemy, ja zawsze możemy ten projekt odrzucić, a... To już jest... Nie moja rola. Nie wiem, panie burmistrzu, czy procedujemy teraz, czy przesuwamy? Żeby jeszcze przedyskutować. Bardzo proszę, ogłaszam 3-minutową przerwę. Szanowni państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc, wyciszenie się. Wznawiam obrady 39. sesji Rady Miejskiej. Stwierdzam, że na 15 radnych bardzo prosiłbym już o ciszę. I stwierdzam, że na 15 radnych w obradach bierze 11 radnych, w związku z czym jest odpowiednie kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przerwa była ogłoszona na prośbę pana burmistrza, aby ewentualnie skonsultować możliwość przesunięcia, wycofania. Z tego co wiem, pan burmistrz nie wycofuje projektu uchwały w obawie, że dalsze jego procedowanie może się przedłużyć i może to zagrozić terminem wdrożenia uchwały przed czasem składania wniosków, w związku z czym będziemy procedować. Jest wniosek o autopoprawkę. Bardzo prosiłbym pana kierownika referatu społecznego o przedstawienie tej autopoprawki. Szanowni państwo, tak jak pan przewodniczący mówił, autopoprawka dotyczy kwestii okresu przejściowego, czyli tych 4 miesięcy. Wrzesień, grudzień 2016 roku i żeby w paragrafie 4 punkt 3 dopisać właśnie taki punkt, że w okresie przejściowym będą również brane pod uwagę wnioski za okres wrzesień, grudzień 2016 roku. Czyli po punkcie? Po punkcie 3. Po punkcie 2. W okresie przejściowym będą rozpatrywane wnioski. Wnioski za okres wrzesień, grudzień 2016. Czyli znaczy w okresie w roku 2018, tak, może tak? Tak. To jakby tam była trzecia autopoprawka. Szanowni państwo, czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Bardzo proszę, pan radny Konrad Leczkowski. Ja już tak na koniec to cofnę ten mój wniosek formalny, skoro prokurator sam tak zaproponował, to już nie ma co się, że tak powiem, z tym przeciwstawiać. Może faktycznie niektóre przestępstwa ścigane oskarżenia prywatnego są na tyle szkodliwie społeczne, że wymagają jakiejś reakcji w tym przedmiocie. Na marginesie wskazuje, że zgodnie z właśnie tym powołanym paragrafem i ustępem zawodnik może, nie musi być za to pozbawiony, tak więc tutaj to tak naprawdę wszystko jest zostawione w decyzji komisji, która powinna to oceniać. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze ma jakieś inne wnioski? Czy ktoś by zabrać głos w dyskusji na tym projektem uchwały? Jeżeli nie ma więc tutaj wniosków ani głosów w dyskusji, zamykam dyskusję i przystępuję do przedstawienia, do przegłosowania. Nie, poprawki są tylko autopoprawki, to nie musimy głosować. Czyli będziemy procedować, głosować projekt uchwały uwzględniający 3 autopoprawki, które przedstawił pan Tomasz Czerwiński. W związku z czym pozwolę sobie przedstawić projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Pelpinie w sprawie przyjęcia dla gminy przez dawania stypendium burmistrza miasta i gminy Pelpin dla wybitnie uzdolnionych sportowców, zawarta w druku nr 320 z autopoprawkami zgłoszonymi w czasie dyskusji przez kierownika referatu społecznego pana Tomasza Czerwińskiego. Kto z państwa jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Za? Dziewięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Czterech głosach wstrzymujących. W międzyczasie kworum jest już 12-osobowe, 13-osobowe, w związku z czym jest stan się zgadza. Możemy przejść do kolejnego punktu naszych dzisiejszych obrad.
Jest to punkt związany z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 30/225/13 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na rok 2017, druk nr 321. Otwieram dyskusję i tu poproszę panią skarbnik ewentualnie o przedstawienie tych poprawek, zmian, które nastąpiły od czasu naszej wspólnej komisji, na której omawialiśmy ten projekt uchwały. Szanowni radni, drodzy goście, na komisjach omawialiśmy druk nr 321. Teraz dzisiaj przedstawiamy nową propozycję zmiany uchwały budżetowej. Zmiana nastąpiła w zakresie dochodów i wydatków. Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 586 431 zł. Jest to spowodowane tym, że wczoraj zostało wydane zarządzenie burmistrza nr 62 w związku z otrzymaniem decyzji wojewody. Dotyczyło to środków na wypłatę akcyzy dla rolników. Następna zmiana, która została wprowadzona do nowego projektu, dotyczy zmiany w zakresie budowy i modernizacji dróg gminnych. W poprzednim projekcie, w załączniku zadań inwestycyjnych, mieliśmy taki tytuł: środki rezerwowe na zadania inwestycyjne w zakresie dróg. Była to kwota 91 266 zł. W tym projekcie proponujemy te środki przeznaczyć na remonty dróg, kwotę 36 269 zł, na bieżące utrzymanie dróg, kwotę 10 000 zł, zakup 4 wiatr przystankowych na kwotę 21 000 zł i brakujące środki na zadanie inwestycyjne ulica Strzelnica, kwota 23 997 zł. I te zmiany są wprowadzone do załącznika zadań inwestycyjnych. I jeszcze jedna zmiana dotyczy zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w związku z organizacją uroczystości, które odbędą się w Pelplinie, między innymi wojewódzkie obchody Święta Konstytucji 3 maja, Dni Pelplina, koncerty w ogrodach biskupich, Noc Kupały, gala wolontariatu i koncert bożonarodzeniowy w katedrze. Skąd te środki bierzemy? Te środki zostały przesunięte z pozostałej działalności w zakresie administracji. Na paragrafie 460 mieliśmy zaplanowane środki na spłatę zobowiązań dotyczące firmy SPOGO, bo w projekcie budżetu planowaliśmy przejąć zadłużenia firmy SPOGO i wykupić hipoteki, które były założone wobec banku i wobec agencji. Była to kwota 180 tysięcy złotych. W tym momencie no, wiemy, że po prostu właściciel firmy SPOGO nie chce już podpisać z nami porozumienia za przyjęcie tych... Ta firma na... Pomyja. W związku z tym no, nie będziemy spłacali długów za firmę SPOGO, ponieważ nie dojdzie do przejęcia tej nieruchomości. I dlatego jest nasza propozycja, żeby środki w kwocie 114 tysięcy złotych przesunąć i zwiększyć dotację podmiotową dla Miejskiego Ośrodka Kultury. A czy wiemy, jakie kwoty, na jakie zadanie będzie, czy to jest taka dowolność na razie jeszcze? No, wprost nie mam... Ale nie wiemy, na które zadanie, którą imprezę, jaka kwota z tej 114. No wprost nie jesteśmy w stanie teraz tego tutaj określić. To jest nasz szacunek. Jeżeli są jakieś pytania? No to jeżeli było. Nie, to dziękuję. Na te zadania wcześniej już była pewnie jakaś kwota przeznaczona, tak? No chodzi o to... Na te, które tutaj mamy, tak? Czyli tam na Dni Pelplina, Święta Konstytucji 3 maja, tak, w dotacji podmiotowej, którą przyznaliśmy na początku roku, była przeznaczona kwota 50 tysięcy złotych. Dobra, dziękuję pani skarbnik. Pan burmistrz jeszcze wyjaśni tą sprawę związaną z przesunięciem tych środków. Pamiętacie państwo, że jednym z największych problemów były tak zwane długi, których tak naprawdę egzekucja
była wyjątkowo utrudniona ze względu na sytuację majątkową i osobistą dłużników. Między innymi jednym z takich dłużników jest spółka cywilna SPOGO, ile dobrze pamiętam, to cywilna była, która jest naszym dłużnikiem z zakresu zobowiązań podatku od nieruchomości. Mieliśmy wstępnie oszacowany taki projekt i plan przygotowania skupienia zobowiązań wynikających z udzielonych kredytów, poręczeń chyba i pożyczki ze strony banku. Wstępnie negocjowaliśmy przygotowanie takiego projektu związanego z przejęciem zobowiązań od Agencji Nieruchomości Rolnych, kupieniem ich zobowiązań i zobowiązań od Banku Pekao S.A., o ile dobrze pamiętam. Natomiast na przejęcie tego długu wymagana była zgoda dłużnika. Negocjowaliśmy z panem właścicielem tej firmy dość długi okres czasu, bo mieliśmy taki plan, żeby tą nieruchomość przygotować do sprzedaży. Ona jest o tyle atrakcyjna, że jest po dawnym przedsiębiorstwie, kto z państwa wie, gdzie w Pomyjach był kiedyś baza, to wie, jak to wygląda. Są tam urządzenia wysokiej mocy w zakresie zasilania. Jest też możliwość lokalizacji uciążliwego, czy bardziej ingerującego w ochronę środowiska przemysłu. Negocjowaliśmy z właścicielem tej spółki bardzo długi okres czasu. Dwukrotnie spotykaliśmy w zakresie wydania, czy porozumienia w tym zakresie. Ostatecznie na chyba trzecim spotkaniu właściciel tej spółki stwierdził, że woli być zlicytowany przez komornika, niż przygotować porozumienie w zakresie tym, co robi gmina. Nie sądzę, żebyśmy chcieli kupić to od komornika, ponieważ wycena jest wielokrotnie, moim zdaniem przynajmniej, czy naszym w ocenie, przewyższająca wartość majątku. Poczekamy teraz w tej sytuacji na pierwszą licytację komorniczą. Być może uda się po prostu zabezpieczyć część zobowiązań naszych wynikających ze sprzedaży majątku. Śmiem w to wątpić, bo uważam, że cena jest wygórowana, ale być może tak się zdarzy. Jesteśmy w kolejności, niestety dopiero trzeci, wynika to z kolejności wpisów, jest hipoteka na rzecz byłego właściciela tej nieruchomości, Agencji Nieruchomości Rolnych oraz banku udzielającego pożyczki, ale gdyby się udało za wysoką kwotę to sprzedać, to być może część zobowiązań podatkowych zostanie nam też wpłacona. Natomiast nie utrzymujemy tej kwoty, ponieważ zgodnie z deklaracją, intencją właściciela, jeżeli nie życzy sobie wykupu tych nieruchomości, mieliśmy wstępne spotkania z bankiem i z Agencją Nieruchomości Rolnych. W zakresie agencji było to już bardzo daleko posunięte. No niestety nie uda się ze względu na postawę dłużnika w ostatniej chwili zrezygnował z możliwości porozumienia w tym zakresie, woląc być licytowany. Dlatego pełności obrazu podam, że nie ma absolutnie żadnego majątku. Jedynym majątkiem, który tam jest, to są niewielkie kwoty wpływające z najmu od osób, które tam zamieszkują i całkowicie konsumuje komornik na koszty komornicze. Te koszty, nie pamiętam, chyba kilkadziesiąt tysięcy, o ile dobrze pamiętam, tych kosztów było, więc długo jeszcze zanim zostanie spłacone, zostanie zobowiązanie. A szkoda, bo nieruchomość jest atrakcyjna i mogliśmy w pakiecie jakby tutaj odzyskać zobowiązania wynikające z tytułów i przy okazji sprowadzić nowego inwestora. Czasami tak jest w życiu, że się nie uda. Dziękuję panu burmistrzowi za wyjaśnienia. Rozumiem, że tam jeszcze zostało z tej kwoty zrezerwowanej na ten wykup trochę pieniędzy, także mamy z tyłu głowy 60 tysięcy gdzieś do zagospodarowania. Także tutaj warto o tym pamiętać. Mam jeszcze pytanie, panie burmistrzu, czy w tej kwocie zwiększonej dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury jest uwzględniona kwota na zakup nowych mundurów dla orkiestry? Nie, to będziemy myśleli w październiku. W październiku to już muszą mieć nowe. No ale nie wiemy jaka kwota, także trudno nam przesuwać te środki. Umówimy się z panem dyrektorem. Musimy po prostu mieć wymiary, żeby... Wczoraj był koncert, orkiestra bardzo, po raz kolejny bardzo dobrze się zaprezentowała, jeżeli chodzi o strony muzycznej, gorzej już o strony mundurowej, bo te mundury, jak wskazuje dziesięciolecie, które w tym roku będziemy świętować, już są trochę wysłużone. Jest deklaracja, że samorząd... Słucham? To znaczy, że dużo występują. No tak, tak, no chyba sami tego doświadczamy. Dlatego myślę, że warto te pieniądze zainwestować i na te dziesięciolecie wyposażyć orkiestrę w nowe mundury. Jest taka deklaracja, jednomyślność, myślę, że gdzieś środki znajdziemy. To 60 tysięcy niech leży i czeka. Myślę, że aż tak drogie te mundury nie będą. 60 tysięcy to nie wiadomo, co byśmy musieli. No, może sobie historyczne zażyczą. Razem z instrumentami. Dobrze, szanowni państwo. Czy są jakieś pytania do tych proponowanych zmian w budżecie?
chciałbym się tylko spytać, czy te zwiększone środki do 114 tysięcy, czy wystarczą na małą obsługę tych wszystkich? O 114. 114. No plus, plus 50. O 114. Tak. Tak. Czy jak tam w... Bo my tu walczymy o funduszu na obiadów elektronicznych, więc 114 da. Szanowni Państwo, będziemy analizowali to w trakcie roku. Przecież Państwo zawsze wiecie, że to nie jest tak. I ten zarzut odnośnie tego, że nie doszacowujemy na drogi, no, jest zarzutem chybiony. No przecież przed chwilą przesuwaliśmy środki, bo się okazało z przetargu, że tych środków zabrakło. Prawdopodobnie będzie tak, że te środki wystarczą. Ubiegamy się o dofinansowanie od naszych podmiotów gospodarczych, którzy prowadzą działalność. W zeszłym roku tak było i myślę, że w tym roku też nas nie zostawią i wspomogą nas w tym zakresie. A proszę pamiętać, że mamy w tym roku wyjątkowo duże inwestycje, szczególnie w zakresie koncernu Energa S.A. Mamy stację podnoszenia ciśnienia pernoską, która też jest potencjalnym tutaj zainteresowana w zakresie promocji. Więc myślę, że do tego jeszcze dołożymy środki prywatnych podmiotów. Natomiast po prostu harmonogram tych imprez, on był od początku niedoszacowany, zresztą tak jest zawsze, tak kraje, krawiec, jaką materii staje. No, nie jesteśmy w stanie na początku roku oszacować wszystkich rzeczy. Podam Państwu przykład. Wczoraj zadzwonił do mnie dziennikarz TVN-u, pan Błaszkowski, redaktor, informując mnie, czy pytając, czy chcemy wziąć udział w promocji zjazdu motocyklowego pielgrzymki, która będzie przyjedzie do Pelplina na mszę 16 czerwca. To są Moto Gucci, to są takie motory włoskie, które są. No i teraz, no oczywiście, że nie mamy środków na to, prawda? No i mógłbym powiedzieć nie. No mógłbym tak zrobić, no ale zastanówcie się Państwo, no jakiego rodzaju byłaby to dla nas sytuacja. Kiedy przyjeżdża tutaj kilkuset motocyklistów, jest msza, jest poświęcenie, czy miasto nie ma się zaangażować, żeby przyjąć ich, wykonać, nie wiem, drobny gest w postaci przywitania, może jakiś zespół, może dla mieszkańców zwiedzanie tego. No takich rzeczy jest bardzo dużo w trakcie roku, nie da się wszystkich oszacować. Mamy nadzieję, że te 114 tysięcy starczy. Dni Pelplina będą troszkę skromniejsze niż w zeszłym roku ze względu na to, że nie jest to żadna jubileuszowa. Będziemy się posiłkowali jednego dnia na pewno naszymi tutaj lokalnymi zespołami, więc to jest taki ukłon tutaj z naszej strony, więc te lokalne zespoły też z Pelplina, ze Tczewa będą brały w jednym dniu udział. Natomiast pozostałe rzeczy, święto Konstytucji 3 maja, też nie byliśmy w stanie oszacować wszystkich kosztów, bo po prostu do dzisiaj nie jesteśmy w stanie dookreślić, jak wielka ilość osób zostanie przez nas przyjęta. No, proszę sobie wyobrazić, że będzie to nie kilkadziesiąt osób, a kilkaset osób. Trzeba przygotować wyżywienie, trzeba przygotować capstrzyk dla wojska, trzeba przygotować scenę, trzeba przygotować wykonawców. No to wszystko wymaga od nas też wielkiego siły. Mam nadzieję, że Państwo też to rozumieją, że dla nas to jest też duża szansa, jeżeli chodzi o promocję miasta. Właśnie Telewizja Polska wyemitowała klip o Pelplinie, formująca i zapraszająca na Konstytucję 3 maja w Pelplinie. Gdybyśmy zważyli to w kontekście reklamy, która towarzyszy temu świętu, ilości osób, nigdy w Pelplinie nie było tyle osób związanych ze służbami mundurowymi, które będą 3 maja. Nigdy w żadnym przypadku nie było tyle osób, które będą odpowiadały za bezpieczeństwo, za sprawy przeciwpożarowe, za sprawy związane z organizacją wielu imprez masowych, które będą 3 maja. Więc wydaje mi się, że warto, zapraszamy też posłów, zapraszamy też europarlamentarzystów. Robimy z tego takie przedsięwzięcie, które też daje, otwiera potem wiele drzwi dla Pelplina w przyszłości. Też proszę o tym zawsze pamiętać. Nie jesteśmy już anonimowi, jedną ze 123 gmin, tylko mamy też z tego powodu no, istotną informację, istotną wartość dodaną w postaci marketingu i reklamy, więc wydaje mi się, że warto. Dziękuję panie burmistrzowi za wyjaśnienia. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby o coś zapytać? Ja mam jeszcze pytanie, bo wiem, a to może w interpelacjach został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż, określmy to, ciepła w Pelplinie. To też poproszę o informację pana radnego, który z naszego ramienia w komisji brał udział. Z tego co wiem, kwota została uzyskana dosyć korzystna, dlatego myślę, że tutaj też może będą jakieś środki, które będzie można wykorzystać na ten cel i również na drogi na terenach wiejskich. I mam nadzieję, że podmiot, który wygrał ten przetarg, może już w tym roku się też zaangażuje w życie społeczne na terenie miasta i gminy Pelplin. Życzymy panu burmistrzowi owocnych negocjacji. Mam nadzieję, że pewnie taka wizja też działania na terenie gminy tego podmiotu jest, ale to w ramach interpelacji będziemy na ten temat dyskutować. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji nad tym projektem uchwały?
Jeżeli nie ma głosu w dyskusji, zamykam dyskusję i przystępuję do przedstawienia projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Pelpinie w sprawie zmiany uchwały nr 30, ale przez 225, uchwalone przez 16 Rady Miejskiej w Pelpinie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu gminy na 2017 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się to następuje w druku zawartym numer o numerze 321 z poprawkami wprowadzanymi przez pana burmistrza na dzisiejszym posiedzeniu. Kto z pań panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta przy dwóch głosach wstrzymujących i jednym przeciwnym. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych dzisiejszych obrad. Jest to punkt związany z projektem uchwały zawartym w druku numer 323. Dotyczy on przyjęcia gminnego programu budowy i modernizacji dróg na lata 2017-2022. Otwieram dyskusję. Tak jak mówił pan burmistrz w uzasadnieniu do zmiany porządku obrad, program zostaje zmieniony w tym zakresie, iż zostały przesunięte środki z rezerwy, które ten program przewidywał na inwestycje o nazwie modernizacja drogi na Strzelnicę. To jest to droga powiatowa. Projekt realizowany wspólnie z powiatem szczewskim. Powiat szczewski zwiększył dofinansowanie i dzięki temu możemy pierwszy etap przeprowadzić i zwiększyć zakres planowanych prac. Innych zmian nie ma. Są tylko jeszcze przesunięcia z przeznaczeniem kwot środków na bieżące utrzymanie dróg, tak? Z tej, i... Tak, ale to było wszystko z rezerwy tej, która była tutaj zapisana. Tak, tak, no ale, ale no, przesunięcia są. I ja mam tylko pytanie, o jakie wiaty przystankowe chodzi? Gdzie one mają być zlokalizowane? Ten wniosek finansowy dotyczył przesunięcia też środków na zakup wiatr przystankowych w miejscowości Rudno. Bardziej jestem zdziwiony wynikiem głosowania, ale dlaczego to robimy? Dlatego, że wiaty, które były do tej pory w Rudnie, przy ogromnym wsparciu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, proszę zobaczyć, jaki zakres inwestycji jest w Rudnie prowadzony. Podobny zakres inwestycji chcemy w przyszłym roku w pozostałych częściach naszych miejscowości leżących przy drodze krajowej przeprowadzić. Natomiast wiaty, dwie z nich stały w sposób, który uniemożliwiał przeprowadzenie remontu. Jedna wiata, ta, która jest vis-a-vis świetlicy wiejskiej na drodze krajowej numer 1, była w pasie chodnika. W związku z tym po przemierzeniu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad mamy do wyboru albo zlikwidowanie tej wiaty. To jest główna wiata we wsi, nie wyobrażam sobie, żeby to zlikwidować, więc przystąpiliśmy do prac związanych z przesunięciem tej wiaty w głąb prywatnego ogródka. Uzgodniliśmy, na szczęście to jest ciocia pana sołtysa, tak? O ile dobrze pamiętam, więc tu się udało jakby uzgodnić sprawy związane z przesunięciem tej wiaty. Pozostałe dwie wiaty, które były, są w stanie, który niestety nie rokuje im zbyt dobrze. I kolejna wiata będzie to, znaczy jedna wiata, ta, która jest w środku, a kolejna wiata będzie to wiata, ta najlepsza, zostanie przesunięta w stronę drogi do państwa Hraców. Pan radny Dwornik chyba powinien pamiętać, ponieważ ci państwo wiecznie mieli z tym problem. Dzieci stały na odwódzce, po prostu padał deszcz. W związku z tym teraz kupujemy nowe, ale tą przesuwamy do miejscowości, do dzieci, wielorodzinna rodzina, która stoi po prostu na deszczu i śniegu. I to jest stąd ten wniosek. I czwarta wiata to będzie wiata, która będzie projektowana, nowy przystanek Rudno. On nie został wykonany w tym remoncie, dlatego że środki finansowe na wykonanie tego przystanku wielokrotnie przekroczyły budżet Generalnej Dyrekcji, ale jesteśmy umówieni z panem dyrektorem na powtórkę tego przetargu i być może we wrześniu uda nam się już oba przystanki po jednej i po drugiej stronie POM Rudno uskutecznić. Więc mielibyśmy kompleksowo załatwione modernizację drogi krajowej 91. W przypadku kontynuacji tego projektu w przyszłym roku oglądaliśmy wiaty w Lignowach i w Gremlinie. One może nie są aż tak w złym stanie, jak ta szczególnie w Rudnie, ta po prawej stronie, która była. Nie wiem, z czego to wynikało. Być może z tego, że po prostu samochody jeżdżąc rozpryskiwały tam wodę solą. No tak mi się wydaje, że to z tego mogło wynikać. One były robione już chyba kilkanaście lat temu, te wiaty.
to też będziemy się przygotowali do takiego kompleksowego remontu. Chcielibyśmy, żeby wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, droga krajowa 91, która przechodzi przez naszą gminę, była naszą wizytówką, a nie wstydem. Państwo wiecie, jak wyglądała tam nawierzchnia, udało się uwzględnić środki dodatkowe finansowe na jej remont, a teraz trzeba zrobić tak zwany facelifting, czyli pokazać wszystko to, co mamy najlepsze. I w związku z tym będziemy wszędzie tam, gdzie to możliwe, wymieniali wiaty na wiaty bardziej pojemne i też takie, które pozwolą na korzystanie mieszkańców ze spoczynku. Wykonawca przedstawił nam kosztorys wynikający z tego projektu. Wykonawcą będzie też firma, która jest na terenie miasta i gminy Pelplin, firma Ślizek, która w Rudnie, się inaczej nazywa teraz, już zapomniałem jak się nazywa, ale spółka zarejestrowana w Rudnie, nasz podatnik, nasz płatnik, więc też jakby dobrze tutaj się stało, że pozyskaliśmy nowego inwestora, który ma bardzo bogaty zakres wiat przystankowych, śmieciowych. Będziemy, o ile to możliwe, korzystali też z jego pomocy w tym zakresie. Proszę Państwa o przyjęcie tego. Wydaje mi się, że to nie jest nadmierny wydatek, a po prostu pokaże nas z dobrej strony w zakresie wizualnej i też funkcjonalnej. I załatwiamy przy okazji te dwie rzeczy, szczególnie dla tej rodziny Państwa Hraców i towarzyszących im dzieci, plus dodatkowy przystanek Rudno-Pom. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Ja mam tylko apel, jeżeli chodzi o te wiaty przystankowe, to jest podejście numer dwa. Bo już raz kiedyś, chyba dwa lata temu, ta firma miała robić dla nas wiaty przystankowe i niestety. No, które zostały niestety, mieszkańcy bardzo je skrytykowali jako mało funkcjonalne, gdzie tam powiedzmy jest duży przewiew. Mam nadzieję, że to nie będą takie same wiaty, bo tak były bardzo krytyczne opinie. Ja w Rąbarku nie słyszałem krytycznej i w Rąbarku też. Nie. No, nawet tutaj na sesji były ze strony sołtysa. Ale to nie nowe chyba, to do tych starych. Nie, do nowych, które były pochylone, że przewiewają. Były przedstawione wtedy projekty tych wiatów, praktycznie później poprawialiśmy. I te poprawione wiaty już nie rodziły żadnych. Aha, no to ja nie wiem, że były poprawiane. Wiem, że miały być kolejne wykonane, nie zostały wykonane. Tak, te wiaty, które były środki w Lopuchach, nikt się jeszcze na nie nie skarżył. To są trwałe, Panie burmistrz, w Rąbarku też nie. Były środki przeznaczone w budżecie, nie zostały wykorzystane, bo były jakieś problemy z inwestorem. Mam nadzieję, że w tym razem takich problemów nie będzie, tego sobie życzmy. Rozumiem, że to będą jakieś zestandaryzowane i we wszędzie będą takie same. Staramy się, żeby też była tam promocja. Bardzo proszę, pan radny Andrzej Dwornik. Mi się tak osobiście nie podobają pana burmistrza przytyczki co tak do mojej osoby. Może pan burmistrz mi powie, kiedy ja głosowałem przeciwko tym wiatom, bo my w sołectwie żeśmy postawili wiaty dla dzieci, żeby nie stały z funduszu sołeckich. Odnośnie tej wiaty może u państwa Hracy, to podejrzewam, jak ja bym osobiście chciałbym tam tą wiatę postawić lub nawet sołectwo, to nie mamy takiej prawnej możliwości, bo trzeba wystąpić do generalnej dyrekcji o miejsce wytyczenia, prawda? Bo w pasie drogowym na pewno nie można te wiaty ustawić. Na drodze gminy. A jeszcze chciałbym, żeby pan burmistrz powiedział, w jakim zakresie jest remontowana droga z dyrekcji generalnej w Rudnie, a co my do tego dokładamy. Dziękuję bardzo. Bo chwalenie się inwestycjami dyrekcji generalnej dróg nie jest w dobrym tonie. Szanowni Państwo, teraz myślę, że takie dyskusje przeniesiemy na interpelacje, zapytania. Teraz skupmy się nad projektem uchwały, który teraz procedujemy, żeby uporządkować. Myślę, że będzie czas. Czy ktoś z Państwa jeszcze w ramach... Nie zdążyliśmy jeszcze przegłosować się. Czy ktoś ma jakieś zapytania, uwagi związane merytorycznie z projektem uchwały zmieniającym budżet na rok 2017. Jeżeli nie ma... Program dróg. Przepraszam, program do programu dróg. A jak pan głosował w sprawie budżetu? Szanowni Państwo, panie burmistrzu, jeżeli będą jakieś pytania, to prosiłbym też w ramach interpelacji. Ja się wstrzymałem, żeby po prostu za dużo pieniędzy nie rozrzucać na niepotrzebne, żeby tylko sześć. Nie na Rudno, tylko na to, żebyśmy mieli jakiś tam raz na nowy rok, żebyśmy tam spokojnie obchodzili jakieś uroczystości. Są gminy o wiele bogatsze od nas, powiaty, które nie ubiegają się o organizowanie takich imprez.
bo niestety oszczędzają troszeczkę swoich pieniędzy. Panowie, prosiłbym już o ewentualnie głosy tylko związane z projektem uchwały zawartym w druku 323. Jeżeli są jakieś głosy, bardzo bym prosił je wyartykułować. Jeżeli nie ma, to pozwolę sobie zamknąć dyskusję i przystąpić do przedstawienia projektu uchwały, abyśmy mogli przejść do kolejnego punktu. Jakim będą już interpelacje, nie, następne będą interpelacje, zapytania, to wtedy będzie można tą kwestię sobie wyjaśniać i na ten temat dyskutować. Jeżeli nie ma głosu w dyskusji, zamykam dyskusję. Przystępuję do przedstawienia projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Pelpinie w sprawie przyjęcia gminnego programu budowy i modernizacji dróg na lata 2017-2022, zawarta w druku numer 323. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem proponowanego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. To jest to punkt związany z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36, łamane przez 256, łamane przez 17 Rady Miejskiej Pelpinie z dnia 30 marca 2017 roku. Jest to uchwała, która też dotyczy dróg w związku z podjętą uchwałą przez naszą Radę i przez Radę Powiatu. Musimy to mieć odzwierciedlenie w zmianie uchwały, do której ten projekt dotyczy. Czy ktoś z państwa w ramach dyskusji chciałby zabrać głos? Jeżeli nie ma głosu w dyskusji, zamykam dyskusję i przystępuję do przedstawienia projektu uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Pelpinie w sprawie zmiany uchwały nr 36, łamane przez 256, łamane przez 17 Rady Miejskiej w Pelpinie z dnia 30 marca 2017 roku na podstawie artykułu na podstawie przepisów prawa uchwala się to następuje zgodnie z drukiem numer 324. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem zawartego w druku numer 324 projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednomyślnie i jednocześnie możemy przejść do ostatniego punktu naszych obrad. Jest to punkt związany z interpelacjami i zapytaniami. Teraz oddaję głos. Kto z państwa chciałby zabrać głos w ramach dyskusji? Bardzo proszę, pan radny Zdzisław Kamieniecki. Trzymam się 1 czerwca, dzień dziecka, zbliżają się wakacje. Chciałem spytać pana burmistrza, że on mówi, że nie słuchał. Jak daleko jest prace zaawansowane z pracą dla Rodzajkowa Kabocza? Czy pan burmistrz chciałby od razu? Czy są jeszcze jakieś inne pytania, które do pana burmistrza, żeby może powiedzieć na nie kompleksowo na wszystkie? Pomyślenia rady. Znaczy ja myślę, że to też dużo zależy od decyzji państwa radnych. Został złożony wniosek przez komisję porządku. Myślę, że poproszę panią, tak jest tutaj panią skarbnik, aby przygotowała. Rozmawialiśmy przed sesją. Tak. Także do następnej sesji majowej będzie przygotowali materiał. Na komisję. Tak, na komisję, żebyśmy już na komisję mogli dyskutować, jeżeli państwo. Chyba, że pan burmistrz jeszcze ma jakieś inne informacje, które chciałby coś jakoś nam przekazać. Czy jeszcze jakieś kwestie państwo chcieliby poruszyć? Które, jakieś pytania do pana burmistrza? Jeżeli nie ma więcej pytań, bardzo oddaję głos panu burmistrzowi. Najpierw pan przewodniczący pytał o przetarg dotyczący ciepłownictwa. Dzisiaj zostało formalnie zakończone postępowanie. Było dwóch oferentów. Wygrała przedsiębiorstwo energetyki cieplnej, Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, oferując 3 miliony 150 tysięcy netto za zakup plus 1 milion złotych inwestycji w najbliższym roku w zakresie sieci ciepłowniczej. Druga oferta spółki Veolia opiewała na ponad 2 miliony i 500 tysięcy inwestycji. Był państwa przedstawiciel w zakresie komisji. Powątpiwali część z państwa, czy wykonamy plan dochodów w zakresie wydatków majątkowych. Już dzisiaj na tym etapie mogę zadeklarować, że nie tylko go wykonamy, ale go istotnie przekroczymy. Istotnie przekroczymy. Nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe. W przypadku analizy sytuacji związanej z budżetem będziemy podejmowali z panią skarbnik decyzję odnośnie emisji obligacji. Być może, że będzie tak, że nasz budżet się zbilansuje i nie będziemy emitowali w tym roku w ogóle obligacji. Byłby to trzeci rok z rzędu, kiedy nie zaciągamy żadnego zobowiązania długoterminowego, nieumarzalnego, niepreferencyjnego.
a jednocześnie spłacamy cały czas zobowiązania wynikające z wieloletniego planu spłaty długów poprzednich kadencji. Jeżeli chodzi o co pan radny Kamieński pytał? Tak, o plac zabaw. Prosiliśmy pana, żeby zaangażował się pan czy sołtys w zakresie zgód spółdzielni mieszkaniowej i mieszkańców towarzyszących. Musimy uzyskać w tym zakresie jasność, czy lokalizacja, którą proponujemy, nie będzie elementem konfliktu społecznego. I w tym zakresie potrzebujemy oświadczenia. Pomnę tylko nasze doświadczenie w zakresie środków na ładne podwórko. No, był z tym kłopot w Rajkowach. Nie mogliśmy porozumieć się ze spółdzielnią w zakresie możliwości współfinansowania. Chcielibyśmy, żeby ta inwestycja nie powstawała w kontekście ewentualnie czy potencjalnego kolizji. Jeżeli uzyskamy oświadczenia od osób prowadzących spółdzielnie w zakresie takiego, no, że nie widzą sprzeciwu wobec tej inwestycji, to bardzo chętnie ją przeprowadzimy. Były pytania jeszcze o... Nie wiem, czy było jeszcze jakieś pytania, czy nie było, jeżeli są... A, o pomieszczenia Rady. Odbyliśmy dwie wizje lokalne, w tym jedną z panią konserwator zabytków, z panią prezes i z moimi pracownikami. Nie ukrywam, że jesteśmy w istotnym sporze z konserwatorem zabytków. Odnośnie pomieszczeń, które państwo upatrzyli sobie na siedzibę Rady, mamy do czynienia z trzema wektorami w tym całym postępowaniu. Po pierwsze, wniosek wspólnoty mieszkaniowej, która chciałaby przy okazji remontu tej kamienicy uzyskać efekt energooszczędności. Po drugie, brak zgody pani konserwator zabytków nawet na ocieplenie od wewnątrz podwórka kamienicy. Po trzecie, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że wpływa to na remont pomieszczeń na parterze, ponieważ bez wykonania elementów zewnętrznych, szczególnie w zakresie odprowadzenia wody opadowej, wykonania opaski przeciwwilgociowej i wykonania izolacji, być może też pionowej, to się okaże po odkryciu fundamentów, przeprowadzanie remontu w zakresie przygotowania siedziby dla Rady Miejskiej mogłoby tylko polegać na remontowaniu ścian. Fundamenty musimy ocenić i usłyszeć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że odbyliśmy wizję lokalną przy udziale mieszkańców, części mieszkańców tej kamienicy z panią konserwator. Ona nie była ani miła, ani przyjemna. Rozumiem mieszkańców, którzy chcąc wydatkować swoje środki w przyszłości, bo będzie fundusz mieszkaniowy, fundusz remontowy zwiększony, chcą płacić więcej, ale nie za ładną fasadę, tylko też za budynek, który będzie spełniał wymogi przynajmniej części energooszczędności. Jak te dwie wartości, czyli ochronę konserwatorską, nawet z tyłu, kto z państwa był, zachęcam do zobaczenia, nie ma tam ani jednego detalu architektonicznego, którego by warto chronić. Ani jednego, i to mówię z całą mocą. Nie ma tam ani gzymsu, jest prosta, czysta ściana. Ja nie znajduję żadnego uzasadnienia, żeby nie można było ucieplić tego. I jesteśmy w takiej sytuacji, że albo pani konserwator się zastanowi nad naszym wnioskiem, czekamy na opinię, pani prezes złożyła wniosek, pierwszy, o ile pamiętam, był odrzucony, tak? Czy pierwszy wniosek był odrzucony, złożyliśmy ponownie i czekamy na reakcję pani konserwator w tym zakresie. Mam nadzieję, że teraz zrewiduje swoje stanowisko i od strony podwórka nie będzie robiła przeciwwskazań w zakresie ocieplenia tego budynku. Ponadto wykonanie ław fundamentowych i ocieplenie pionowe, izolacja pionowa tego budynku też musi naruszać jego konstrukcję, dlatego że jakoś musimy z tym, z fundamentem wyjść. W związku z tym będzie prawdopodobnie opaska jakaś potrzebna, co z kolei pani konserwator twierdzi, że jest znowu kolejną ingerencją w zakresie substancji budynku, ale tak się normalnie robi prawo budowlane, więc jesteśmy tutaj przed tymi dwoma wariantami. Jeżeli uda nam się to pokonać, a mam nadzieję, że uda nam się, bo chyba takie, nie wiem jak pani prezes, głosy dochodzą, że pani konserwator nad tym przemyśli. Myślę, że w maju będziemy mieli decyzję konserwatorską. Uzgodnimy zakres robót ze wspólnotą mieszkaniową i po tym uzgodnieniu zakresu robót i wykonaniu przetargu, bo to musi być przetargiem, prawda? Dobrze pamiętam? Musi. Tak, czyli pełny zakres, tak. Pełny zakres, zrobimy przetargowy, wtedy możemy dopiero przygotować... Można podzielić. Tak, tak, no ale chodzi o zewnętrzne, że kiedy będziemy mieli podpisaną umowę z firmą zewnętrzną, będziemy wiedzieli, jaki jest zakres robót, jakie środki, wtedy możemy rozstrzygać przetarg też na wnętrze. W innym przypadku, tak naprawdę muszę państwu powiedzieć, że nawet nie wiem, gdzie będzie jakby posadowienie podłogi, bo trzeba zakładać również to, nie wiem, kto z państwa był tam w ogóle, ktoś z państwa był w tym pomieszczeniu?
Czy był ktoś z Państwa, bo to jest bardzo ważne, żeby Państwo zobaczyli, bo tam podłoga jest zeżarta ze szczury, po prostu nie ma przez szczury, nie ma części belek, tam jest wykładzina i no, wygląda to tak, że w niektórych częściach budynku po prostu jest grzyb i są no, nieprzyjemności. Nie możemy Państwa tam wprowadzić, nawet ze względów no, prozdrowotnych, no, już pomijając zdrowie radnych, które jest najważniejsze, bardzo ważne, ale też pracowników, prawda? Pani Agata tam będzie siedziała 8 godzin. Musimy wziąć to pod uwagę, że nie możemy wprowadzić kogoś do budynku, który higrostatycznie i w zakresie oceny mykologicznej odbiega od standardu. Więc taki harmonogram i w tym zakresie proszę to przyjąć jako wyjaśnienia dobrej woli. Staramy się, natomiast jest istotny opór. Był istotny opór, mam nadzieję, że żeśmy go przełamali. To również jest opór dotyczący muru cukrowni, to już jest również opór dotyczący kamienicy Plac Grunwaldzki 8, Plac Grunwaldzki 9A, budynku urzędu, wielu innych. Mamy w tym roku przygotowanych kilka postępowań przetargowych na remonty kamienic, natomiast jesteśmy wstrzymywani przez decyzję pani konserwator, czy nie wszystkie decyzje są z nami uzgodniane. Złożyliśmy też wniosek w zakresie remontu i dofinansowania dawnego pałacyku ślubów. Tam mamy też kosztorys na kilkaset tysięcy, zobaczymy ile dostaniemy dofinansowania. Tam też pani konserwator domaga się istotnych zmian w zakresie zagospodarowania tej działki. Więc jest tutaj pewne pole do ciągłej pracy i do współpracy. Więc jeżeli wszystko dobrze pójdzie i w maju otrzymamy decyzję pani konserwator, również w maju spróbujemy pod koniec maja ogłosić przetarg na zewnętrzne. Wtedy z tego będzie wynikała konsekwencja, jak, na jakich warunkach i kiedy możemy zrobić wewnętrzne tego budynku z adaptacją na potrzeby radnych. Dziękuję panu burmistrzowi za wyjaśnienia i za te informacje dotyczące przyszłej siedziby. Ja myślę, że my też pomożemy i zabezpieczymy środki, żeby ten remont można było przeprowadzić, bo to pomieszczenie nieużytkowane jeszcze bardziej niszczeje i ten proces jest tylko przez to przyspieszony, a jest to zasób gminny, musimy o niego zadbać. Dlatego też moje pytanie jest kolejne, co z pustymi na dzisiaj, no, znaczy zagospodarowanymi na potrzeby w działu promocji pomieszczeniami po sklepie i po meblowym tam, jakie są plany. Wiem, że ma być składany nowy wniosek, ale myślę, że to też by trzeba było w miarę szybko działać, bo te pomieszczenia, jeżeli będą puste, to będą szybciej niszczały, aniżeli użytkowane, gdzie nie będą ogrzewane. Dlatego myślę, że do zimy by trzeba było na pewno coś w tym względzie zadziałać. Miejmy nadzieję, że ten wniosek, który będzie, bardzo proszę pan burmistrz. Przeanalizowaliśmy, dlaczego poprzedni wniosek nie uzyskał dofinansowania, bo to nie tylko sprawy związane z technicznym walorem tego wniosku zadecydowały. Otóż zdecydowaliśmy się na rozszerzenie zakresu naszego wniosku. Oprócz adaptacji na potrzeby Biblioteki Miejskiej w zakresie czytelni na ulicy Mickiewicza w dawnym domu pielgrzyma, wykonamy też remont biblioteki w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach, rozszerzając zakres biblioteczny poprzez niekonieczne remonty wynikające z pozyskania tego środków na to. To pozwoli nam na adaptację dwóch pomieszczeń. W Rajkowach jest to sprawa dosyć pilna, jakość i stan techniczny tej części budynku szkoły wymaga wiele do życzenia. Jednocześnie przygotowujemy uchwałę, trwają prace przygotowujące, gdzie będziemy chcieli przenieść własność siedziby, własność czytelni, czyli tego parteru Domu Pielgrzyma na darowiznę na Bibliotekę Miejską. Będziemy taki projekt uchwały do Państwa składać. Na razie trwa oszacowanie wielkości. Dlaczego to zrobimy? Dlatego, że w ocenie wniosków Narodowe Centrum Kultury, nie wiem czy Pani Dyrektor jest, nie ma tutaj, ale poprosi, Narodowe Centrum Kultury przyznaje dodatkowe 10 punktów tylko za to, że właścicielem tego zasobu jest biblioteka. Myśmy tych 10 punktów nie zdążyli wtedy, nie zdążyliśmy przeprowadzić tej procedury. Trwa analiza, ocena wielkości tego. Mury, muszę Państwu powiedzieć, że paradoksalnie ten budynek nie jest najgorzej. Jest w dużo lepszym stanie technicznym, o dziwo, niż budynek po dawnej bibliotece, ten, gdzie Państwo chcecie iść, bo ten budynek jest nie dość, że jest dość w dobrym stanie kondycyjnym, jeżeli chodzi o cegły, odkryliśmy trochę, to jeszcze nie ma specjalnych zawilgoceń, więc być może adaptacja tego budynku nie będzie aż wymagała tak dużej ingerencji, ale to oczywiście ocenią specjaliści, więc pragnę Państwa uspokoić, przygotowujemy projekt na to. Do końca
maja jest termin na składanie wniosków. W czerwcu okaże się, co w tym zakresie się udało. Jeżeli nie pozyskamy tych środków, zastanowimy się nad powrotem tego miejsca do nas. Być może uskutecznimy tam innego rodzaju usługi. I chcę Państwu powiedzieć, że też trwa analiza wszystkich umów, które mamy w zakresie lokali komercyjnych, bo jest pilna potrzeba przeprowadzenia takiego zdecydowanego audytu w tym zakresie. Zupełnie, mówiąc poważnie, stawki czynszowe, które wynikają z różnego rodzaju rozstrzygnięć w dawnych czasach, wymagają od nas przyjrzenia się im i dostosowania do warunków rynkowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że część być może naszych najemców będzie chciała zrezygnować z najmowanych przez nas lokali. Będziemy szukali innych na rynku, tak żeby obciążeniem dla budżetu nie były wynajmowane środki komercyjne. One mają być dodatkowym dochodem dla budżetu, w tym wypadku zarządcy, czyli spółki, która ma też projekty istotne w zakresie remontów. Przeprowadzamy wszędzie tam, gdzie to możliwe. Proponujemy mieszkańcom z tej substancji substandardowej przenosiny do innych miejsc. Jeżeli się zwalnia jakieś mieszkanie, negocjujemy, prowadzimy rozmowy z różnym skutkiem, muszę Państwu powiedzieć. Często zupełnie dla mnie niezrozumiałym, kiedy mieszkańcy upierają się przy pozostaniu w tak trudnych warunkach na trzecim piętrze, gdzie trzeba donosić węgiel, prawda, przy swojej zniedołężności, ale wynika to pewnie z pewnej tradycji czy przyzwyczajenia do miejsca. Niewątpliwie to też powoduje degradację budynków. W niektórych przypadkach uniemożliwia tak naprawdę nam prowadzenie prawidłowej gospodarki tymi lokalami. Już wkrótce będziemy przeglądali wolne też pomieszczenia, bo takich też pewnie trochę jest, w zakresie tego, jak się odbywa zwalnianie tych pomieszczeń. Wszczęliśmy postępowania sądowe. Mamy postępowania sądowe o odzyskanie kilku lokali. Na jednej z tych rozpraw byłem. Odbieramy lokale osobom, które posiadają inny zasób niż zasób komunalny, a korzystają zasobów komunalnych, zameldowując się tam, czy nie przebywając tam, a trzymając to mieszkanie. Więc takich wniosków będzie jeszcze więcej, dlatego że po prostu musimy przeprowadzić dość dużą akcję weryfikacyjną. Liczymy też na to, o ile Państwo się zgodzą, w przypadku wejścia gminy Pelplin do Mieszkania Plus, że część osób, które zajmuje lokale komunalne, przesunie się naturalnie do lepszych warunków w Mieszkaniu Plus. W związku z tym też część substancji majątkowej komunalnej zostanie zwolniona na potrzeby dodatkowych warunków i dodatkowych kwaterunków. Rozdysponowaliśmy póki co naszych pogorzelców z Międzyłęża, ale też nie było łatwo. Napotykamy często na mur wynikający z niechęci istniejących sąsiadów na przyjęcie ich do swojego domu, do swojej wspólnoty. Musimy w tej sprawie też pracować i negocjować. Jeszcze na marginesie powiem Państwu jedną rzecz. Będziemy mieli 6 maja prawdopodobnie obchody strażackie. Uzgadniamy z zarządem, z komendantem Państwowej Straży Pożarnej wysokość dofinansowania do zakupu naszego samochodu. Jeżeli wszystkie warunki zostaną przez nas uzgodnione, jeszcze w miesiącu maju rozpoczniemy procedurę przetargową. Zabezpieczyliśmy 600 tysięcy na zakup średniego samochodu. Trwają też prace przygotowawcze do przejęcia ewentualnie innego samochodu do naszego zasobu i też prace związane z oceną stanu KSRG. Przypomnę Państwu tylko te nieszczęsne uchwały nasze w 2014 roku na zabezpieczenie środków na wymianę bram garażowych. Okazuje się, że środki te można pozyskać z KSRG, z Komendy Państwowej Straży Pożarnej. A gmina Pelplin za swoje pieniądze remontowała wszystkie remizy. Tak to mniej więcej wygląda, więc mam nadzieję teraz, nie wiem, jeszcze zobaczymy, jakiego rodzaju tam są braki, ale na pewno będziemy z tych środków korzystali, tak żebyśmy mogli też podnieść standard funkcjonowania naszych strażaków w tych remizach, bo on jest konieczny. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie burmistrzu. Bardzo proszę, pan radny Zdzisław Kamieniecki. Panie burmistrzu, ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że transawa projektowa ma powstać na gruncie naszym, czyli gminy, więc nie rozumiem, dlaczego chce pan zgody spółdzielni mieszkaniowej, czy też wspólnej. Ale jeśli rozumiem, że takie zgody są wymagane, bo inaczej placów zabaw nie można stawiać, to rozumiem, że te wszystkie zgody ma pan do tych placów, które już w tej chwili powstały. W związku z tym, jak będzie pani Krystyna Wieszecka, przewodnicząca komisji rewizyjnej, zwrócę się o sprawdzenie tego, jak to wygląda w tych placach, które już powstały. Dziękuję bardzo. Ja bym się chciał spytać pani. Dobrze, ale to dobrze, żeśmy... Panie burmistrzu, ja się tutaj popatrzę, że jak trwają prace intensywne na ulicy Świerkowej, chciałbym się spytać, czy wdrożona została procedura przetargowa na wykonanie naszych dróg w systemie, bo zgodnie z planem
gminnym i czy przewiduje Pan pozyskanie jakichś większych środków na te drogi, żeby zwiększyć zakres prac na nie? Znaczy, po prostu, a konkretnie gdzie, w którym miejscu? No wszystkie te drogi, które są, wszystkie. Bardzo proszę. Odnośnie zgód wymaganych, przecież wyraźnie powiedziałem, chyba nie wiem, czy nie dosłyszał Pan może, czy istotnie nie chciał Pan tego usłyszeć, więc jeszcze chciałem jeszcze raz powtórzyć, bo warto. Pomny doświadczeń z projektem Ładne Podwórko. Pomny tych doświadczeń, bo o ile pamiętam, był problem związany z możliwością lokalizacji już tam istniejącego też projektu naszego na Plac Zabaw. I problem się rozbił o to, że mieszkańcy tego osiedla, czy część mieszkańców, czy prezes spółdzielni nie był w stanie partycypować w udziale w tym projekcie ze względu na to, że były różnego rodzaju głosy krytyczne w stosunku do tego. Chcę Panu powiedzieć, że są krytyczne głosy zarówno co do placu na Pulku, jak i co do placu na ulicy Wybickiego. Te głosy co jakiś czas padają. Różni mieszkańcy mają różne preferencje i staramy się w miarę możliwości montować takie urządzenia, które nie godzą w interes innych mieszkańców, nie zakłócają ciszy, nie powodują różnego rodzaju napięć. Ale na Boga nie jestem w stanie zapewnić tego, że młodzi mieszkańcy będą chcieli iść podciągać się na od godziny 21, albo że dzieci będą głośno biegały na placu zabaw. W związku z tym chcemy poinformować. Wydaje mi się, że tego typu współpraca z lokalną społecznością jest wskazana i wymaga różnego rodzaju i wymagana. Nie jest niczym zdrożnym to, że informujemy lokalną społeczność w tym zakresie. W zakresie robót mamy opracowany przetarg na dokumentację. Przecież to jest tak naprawdę najistotniejsza kwestia, którą będziemy mogli, na tej podstawie będziemy mogli szacować wartość wyjściową projektów, które będziemy wykonywali. Czyli tak jak Państwo chcieli. Najbardziej istotne jest wykonanie przez nas dokumentacji projektowej, która dookreśli też wartość tych projektów. I dopiero na tej podstawie będziemy ogłaszali projekty na drogi, które będziemy które będą zresztą nie tylko jumbowe, bo nie wiem dlaczego do jumbowych to trzeba zawężać. W różnym standardzie te drogi będą. Chcieli Państwo w standardzie jumbowym, bo takie były Wasze wnioski. Moim zdaniem to nie jest trafiona inwestycja, ale to Państwo znacie lepiej swoje okręgi wyborcze, tak twierdzicie, przynajmniej o ile pamiętam w Rożentalu będziemy kontynuowali to w Kostce, do Rąbarku będziemy kontynuowali to w asfalcie, w Lignowach w asfalcie, tam gdzie Państwo chcieli drogi jumbowe, będą drogi jumbowe. Natomiast dzisiaj nie jesteśmy w stanie dookreślić warunków, bo po prostu musimy mieć dokumentację. Na tej podstawie dokumentacji będziemy wyłaniali wykonawców w tym zakresie. Gdybym miał sądzić na podstawie tego, co mamy do czynienia z remontami asfaltowymi, układaniem kostki, to sądzę, że będzie drożej. Ale być może będzie tak, że po prostu zmasowany przetarg da nam jakieś oszczędności przetargowe, w związku z tym są możliwe tutaj też dodatkowe środki. Oczywiście będziemy ubiegali się o środki z Wojewódzkiego Funduszu Geodezji i Kartografii. Tam, gdzie to możliwe, wszędzie łączymy siły. Łączymy też siły z sołectwami. Tak się odbywa w sołectwie Rożental, tak się odbywa w sołectwie Bielawki. W innych sołectwach nie pamiętam, szczerze mówiąc. Czyli co, przetarg na dokumentację już został? Tak, przetarg na dokumentację. Nie wiem, czy został, miał w tym tygodniu zostać ogłoszony. W tym tygodniu czekaliśmy na rozstrzygnięcia przetargowe. Tak, chcemy jak najszybciej chcemy mieć odpowiedź, więc w maju będziemy wiedzieli, jakiego rodzaju są to koszty. Przyznam szczerze, że wydaje nam się, że też środki, które mamy na dokumentację, nam nie wystarczą. Taki jest po prostu rynek dzisiaj. Ruszyły wszystkie samorządy z drogami, poszły środki. Dlatego namawiam zawsze Państwa, żeby nie zwlekać, nie przeciągać, nie dyskutować w kwestiach, które są oczywiste, tylko ogłaszać szybko przetargi na początku roku. Zobaczymy, szczerze mówiąc, jak Zarząd Dróg Wojewódzkich rozstrzygnie ten przetarg na Mickiewicza. To jest dość duże zadanie na 2 300 000. Zobaczymy, czy uda im się uzyskać wykonawcę w zakresie odpowiadającym parametrom. Jeszcze drobna uwaga dotycząca Rudna. Tak, zawsze będę się chwalił wszystkimi inwestycjami wspólnymi. Zawsze. Czy się to Panu podoba, czy się Panu nie podoba. A wiata Państwa Chraców ma być na drodze gminnej, nie na drodze krajowej, tylko na drodze gminnej, bo jak Pan pewnie by wiedział, Państwo Chracowie mają dość, zresztą nie tylko Chraców, to dotyczy też dzieci, które są zbiorcze w tym zakresie. I tamtą wiatę zamierzamy przesunąć, tak żeby z nowym rokiem szkolnym dzieci mogły korzystać z wiaty w sposób zorganizowany. Tam, gdzie to możliwe, będę namawiał Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do kolejnych inwestycji. I znowu, czy to w Pana opinii jest chwała, czy hała,
To będziemy robili w Gremlinie i będziemy robili w Lignowach Szlacheckich, niezależnie od tego, czy to się Państwu podoba, czy Panu się podoba, czy nie, bo każdy pieniądz, który przychodzi z zewnątrz do gminy i który pozwala nam wspólnie budować różnego rodzaju inwestycje, uważam, jest pieniądzem dobrze zainwestowanym, wzmaga estetykę, funkcjonalność i poprawia nawierzchnię, chyba że, nie wiem, uważa Pan, że poprzednio było lepiej, no to trudno, ja się z tym nie zgadzam, uważam, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Jestem wdzięczny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, że potraktowała nas w sposób priorytetowy i będzie chciała z nami kontynuować ten projekt. Już wkrótce zresztą Generalna rozstrzyga też przetargi na pozostałą część. Słupkowy Czarlin, bardzo ważna, istotna część drogi, która też wymaga remontu. Przy okazji, czy obok zaraz przetarg na drogę krajową 55 na Berlinkę, która też przy modyfikacji naszej z udziałem samorządów pana ministra Smolińskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad, udało się uzgodnić kompromisowy warunek. Nie dosłyszałem, bo... Lepiej się przyczynił do tego, że będzie prace na odcinku Czarny Słupkowy, na drodze krajowej 22. Dzięki panu to wielki sukces, tam droga. Gdyby miał pan odpowiedzieć wprost, to pewnie byłoby za trudne do zrozumienia, ja więc powiem metaforą, żeby pan zrozumiał, że mieszkańcy mają prawo składać wnioski nie tylko do wójta właściwego czy burmistrza, który jest ze względu na siedzibę miejscową gminy. I tak, spotykaliśmy się z mieszkańcami Czarlina, tak pomagałem, tak lobowałem w tym zakresie. Tak jak przy linii 131. Tak jak przy linii 131. I każde środki, które przychodzą do gminy i każde, które poprawiają komunikacyjną spójność Kociewia, są dla mnie ważne. Wie pan, bo jednak warto wyjść czasami poza swój próg i widzieć w tym pewną spójność komunikacyjną. Powinniśmy być wdzięczni za to, wdzięczni, pan też powinien być wdzięczny za to, że mamy wreszcie możliwość zrealizowania tego, co na Kaszubach 20 lat temu zostało zrealizowane. I to jest czas dla nas, 5 minut nasze i zamierzam je świetnie wykorzystać. Jeżeli się panu to nie podoba, to trudno. Niech pan żyje z tą zgryzotą, a my będziemy robili swoje. Panie burmistrzu, nie ma niestety już naszego radnego powiatowego. Chciałem zapytać o chociaż taką ewentualność załatania dziur w szwajcarskim serze, jakim jest asfalt w kierunku drogi na Klonówkę. Jeden fragment, który został zmodernizowany przez inwestora, jest dobrze wykonany, pozostałe to jest slalom i nawet ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę nie pomaga. Tutaj myślę, że szkoda, że pana radnego już nie ma, bo żeby chociaż załatać dziury, bo to jest naprawdę... Ale wszystkie dziury, wszystkie drogi powiatowe są na ulicy tak samo, trzeba jechać już. Na Mały Gaz, z Krębina, tak samo. No ale myślę, że ta droga jest teraz szczególnie uczęszczana, bo jest remont na drodze do Starogardu i większość mieszkańców korzysta właśnie z tej drogi. Tam stan tej drogi jest opłakany. To naprawdę chciałbym wiedzieć, nawet nie wiem, czy nie występuje mieszkańcy o odszkodowania, bo tam przejazd grozi naprawdę awarią pojazdu. Bardzo proszę pan burmistrza. Panie Przewodniczący, podzielam Państwa wnioski, ale jako żywo pamiętam dyskusję na temat ulicy Strzelnica, gdzie Pan Radny Kamieniecki i Pan Radny Dwornik byli przeciwni współfinansowaniu przez nas dróg powiatowych. Starostwo nie zrobi tego ze swoich środków, bo po prostu środków finansowych nie ma. Jeżeli jest Państwa wniosek na to, żebyśmy dołożyli kolejne pieniądze do budowy współfinansowania dróg powiatowych, bardzo chętnie się do tego przyłożę. Ale proszę pamiętać, że walczymy o pieniądze na drogę do Nowego Dworu Kolpińskiego. Szczerze mówiąc, nie bardzo w tym zakresie interesuje mnie tutaj postępowanie powiatowe, bo mi zależy na drodze naszej, którą chcemy budować w systemie asfaltowym do Nowego Dworu. Chcemy robić drogę gminną. Nie da się finansować w jednym obrębie dwóch dróg. Jeżeli będzie z Państwa strony taki wniosek, żebyśmy współfinansowali, proszę bardzo. Wydaje mi się, że naprawy niewiele tam dadzą ze względu na istotne naruszenie konstrukcji. Zresztą to pokazało odbudowa tej części, która była wzdłuż stacji elektroenergetycznej. Tak naprawdę ta droga była budowana w systemie, który nie był systemem prawidłowym. Tak można delikatnie by o tym powiedzieć. Podbudowa jest niewłaściwa. Ta droga wymaga generalnej przebudowy. Jeżeli znam powiat tczewski i jego budżet, priorytetem jest w tym roku przybudowanie mostu tczewskiego, gdzie przygotowaliśmy współfinansowanie na to.
a teraz udało nam się te dwie drogi powiatowe, dlatego Państwa namawiałem, mimo tych głosów krytycznych, żebyśmy zrobili chociaż to, co się da z powiatem, dlatego że powiat prawdopodobnie długoterminowo nie będzie w stanie finansować swoich dróg ze względu na ten ogromny wysiłek w postaci mostu i szpitala Tczewskiego. I z tym będą związane istotne problemy z funkcjonowaniem. Jesteśmy jedyną gminą, która odpowiedziała pozytywnie na zaproszenie powiatu i robimy wspólnie w aranżu 50% na 50% drogi. Czeka nas droga powiatowa do Rajków do zrobienia i proszę pamiętać, że to będzie też zadanie, które jest ogromne pod względem kosztowym i też będziemy tutaj negocjowali w zakresie z powiatem przebudowę. Natomiast w zakresie tych mogę tylko prosić o remont. Zresztą piszemy, bo regularnie z panem starostą prowadzimy korespondencję w tej względzie. Wiem, że są wypłaty odszkodowań, wiem, że są stan dróg powiatowych jest niezadowalający, natomiast nie sądzę, żeby w najbliższym czasie udało się ten stan diametralnie zmienić. Dziękuję panie burmistrzowi. Chodzi tylko o załatanie tych dróg. Nie chodzi o to, bo czy gmina Pelpiów ma tyle pieniędzy, żeby do wszystkich dróg dokładać? Dokładamy do drogi powiatowej, dokładamy do drogi wojewódzkiej, jeszcze drogę będziemy dokładać do autostrady też. No ile można z tej naszej gminy ciągnąć? Powiem szybko, to nie krowa dojna. Mamy też swój budżet i swoje drogi gminne, na które brakuje nam pieniędzy, a ciągle dokładamy pieniądze do dróg gminnych i powiatowych i wojewódzkich. To nie tędy droga. Niech oni dbają o swoje drogi, a my będziemy dbać o swoje drogi. Bo ile możemy ciągnąć? Będziemy ciągle podnosić podatki naszym mieszkańcom? No skąd by mieli brać te pieniądze na te drogi? To jeszcze raz odpowiem. Ja wiem, że pan mówi o współpracy. Pani radna. Ale można im dawać? Dobrze. Pani radna, przed chwilą powiedziała pani, że nie jest pani zadowolona ze stanu drogi do Kulic. Nie jestem. Ja też nie jestem. I co w związku z tym zamierzamy zrobić? Niech powiat te dziury łata. A chcę pani powiedzieć i pani dobrze wie, że te dziury już były łatane. I co się stało? Za chwilę zostaną nowe. Pan, szanowna pani. Panie łatają. Proszę pani, ale to nie mój... Jeszcze raz. Już? Mogę coś powiedzieć? Mogę coś powiedzieć? Proszę mnie wysłuchać. Czy pani uważa, że my mamy prawo na drodze powiatowej zadecydować, jak oni mają ją remontować? Chcę pani powiedzieć, że ten apel, niech oni remontują, możemy powiesić, wydrukować na ścianie i zostawić i go oglądać codziennie. Jaki z tego jest efekt? Pani mówi tak pięknie, niech oni sami remontują. No to niech oni wezmą, niech to zrobią. Ale jak to zrobić? Niech pani poda chociaż sposób rozwiązania. Ja podaję rozwiązanie. Tam, gdzie to... Ale proszę, pani radna, bardzo proszę, naprawdę, bardzo proszę. Podałem sposób na to, żebyśmy doprowadzili do lepszej jakości stan dróg w dwóch kategoriach. W kategorii drogi wojewódzkiej, którą współfinansujemy. Oczywiście, że żałuję tego miliona i oczywiście jest mi z tego powodu bardzo przykro, ale wiem, że gdy go nie zrobimy, to nigdy ulica Mickiewicza w tej perspektywie nie będzie zrobiona, chyba że się zmieni marszałek i zarząd województwa. Póki co uważam, że to nie będzie zrobione. I tak samo w przypadku dróg powiatowych. Bo jeżeli pani filozofią jest to, żebyśmy zostawili te drogi im tak, jak oni mają robić, no to możemy oczywiście siedzieć z założonymi rękami, pani będzie do mnie pisać, a ja będę pisał do powiatu, a powiat będzie kolekcjonował odpowiedzi i powie, że za 3 miesiące znowu wywlekują te dziury. To nie zmienia sytuacji. Mieliśmy wniosek złożony do aplikacji, do PROW-u w zakresie drogi z Rożentala do Kulic. Etapami podzielone. I chcę do niego wrócić w przyszłej kadencji. Bo mamy projekt zrobiony, mamy przygotowane. Flekować trzeba, naprawiać trzeba, ale to i tak nie poprawi stanu tych dróg. Jeżeli chcemy w przyszłości mieć lepsze połączenia drogowe, to musimy łączyć siły. Tak łączymy siły z lasami państwowymi, tak łączymy z Agencją Nieruchomości Rolnej, tak z samorządem wojewódzkim, powiatowym. I póki będę burmistrzem, będziemy to łączyli. Jeżeli państwo uważacie, że lepiej zostawić to i czekać, aż zaflekują, nie znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu, to wydaje mi się, że nigdy nie posuniemy się do przodu. Pewnie, że drogi gminne są ważne. Dlatego tu w tym przypadku, mówi pan przewodniczący, akurat mamy sprzeczne interesy z powiatem. Nie jestem zainteresowany naprawą tej drogi, bo jestem zainteresowany współfinansowaniem i załatwiam pieniądze z Warszawy, mówiąc kolokwialnie, na remont naszej drogi gminnej. W lepszym standardzie. Bo uważam, że mieszkańcom Nowego Dworu Pelplińskiego się należy też coś z tego powodu, że tam powstała stacja elektroenergetyczna. No więc, no dlatego mówię, no proszę o konsekwencje i brak sprzeczności w tych wypowiedziach, bo możemy zostawić to swojemu biegowi, ale nigdy nie będziemy tych dróg mieli naprawionych, ponieważ te podmioty, które są, mają określone budżety i te budżety są trudne. A co będzie w przypadku, kiedy drogę wojewódzką do Rajków będziemy musieli współfinansować?
To będzie ogromne zadanie, ale przecież pani dobrze wie, że nigdy by się nie stało, gdybym nie podarował marszałkowi pieniędzy na projekt, gdybyśmy go nie przyciskali w zakresie wykonania tego i gdybyśmy nie zadeklarowali, że będziemy go współfinansowali. No możemy jeździć drogą wąską do rajków do końca życia. Mojej kadencji, pani kadencji, która to kadencja, dopiero teraz żeśmy po 25 latach się za te drogi wzięli. I tak będę zmieniał. Wszystkie drogi, które przechodzą przez naszą gminę, są ważne do zrobienia. Jest droga też wojewódzka do Gniewa, która też woła o pomstę do nieba w zakresie. Szczególnie w Janiszewku na wyjeździe. Ona też wymaga od nas remontu i też z marszałkiem jestem umówiony. Jest droga, ścieżka rowerowa do Rudna i to też nie jest moja droga. Też nie jest moja droga. Mogę powiedzieć, trudno, że się ludzie wybudowali na Rudnopolu, ich problem. Niech chodzą dzieci po prostu drogą, aż ich ktoś potrąci. Nie, tam trzeba zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy i Rudno musi być skomunikowane z Pelplinem. Czy nam się to podoba, czy nie. I nawet gdybyśmy mieli do tego dołożyć pieniądze, to trzeba to zrobić. Bo mieszkańcy oczekują bezpiecznych dróg i nie interesuje ich to, czy to jest droga powiatowa, gminna, wojewódzka, autostrada, czy droga Agencji Nieruchomości Rolnych. Mieszkańcy chcą mieć dobre drogi. I to jest z tego wniosek, który wynika. Panie burmistrzu, myślę, że tutaj trochę jest, że pan nieopatrznie zrozumiał wypowiedź i mojej koleżanki i wcześniej kolegów. Tu nikt z nas nie jest przeciwny współfinansowaniu, ale to nie zwalnia nas z obowiązku wywierania presji, nacisku, zabiegów, aby starać się o to, aby te nakłady z powiatu, z województwa, z jakiegokolwiek źródła były jak największe. Taka jest intencja. Wracając do tej drogi na Pomyje. Panie burmistrzu, ja myślę, że jeżeli chodzi o starostę, to nikt większego przełożenia jak pan nie ma, także tutaj... Nie, nie, panie burmistrzu, ja teraz skupmy się na merytorycznej jakiejś tam dyskusji. Wiemy, że większość w Radzie ma powiatu PiS, także może na pewno tutaj jakieś oddziaływania w tym względzie mieć. Starajmy się, gdzie jest to możliwe, te środki pozyskiwać i oto jest apel. Nikt z państwa radnych nie jest przeciwny rozwojowi i modernizacji dróg, jakiegokolwiek standardu, jakiegokolwiek znaczenia i ktokolwiek jest ich właścicielem. Mamy świadomość, że bez naszego współdziału większości tych inwestycji nie da się przeprowadzić. Radni byli przeciwni, mieli pytania, wątpliwości co do drogi na Strzelnicę. Nie dlatego, że to jest tylko droga powiatowa, ale że są inne drogi powiatowe na terenie gminy, które są o wiele gorszym stanie. Przykładowo jest ta droga na Klonówkę. To nie jest jakaś złośliwa uwaga, tylko apel o załatanie tych dziur, bo bez względu na to, czy ta droga jest naszą priorytetową, czy nie jest priorytetową, dziury trzeba zakleić, bo niedługo tego asfaltu tam w ogóle nie będzie. Nie stać dzisiaj powiatu ani nas na to, żeby partycypować w remoncie tej drogi. Doskonale o tym wiemy. Ale no, łatać dziury trzeba, bo inaczej ta droga będzie całkowicie nieprzejezdna. I to nie są jakieś tam złośliwe uwagi, tylko nasze wspólne starania i prośby. Jeżeli mamy razem z panem burmistrzem o to monitorować, pisać do naszych radnych powiatowych, będziemy to robić. Stwórzmy jeden front, który będzie o te drogi walczył. Nie dzielmy się tam, gdzie to jest jak najmniej mile widziane, bo naprawdę myślę, że wszystkim nam zależy, żeby te drogi były w jak najlepszym standardzie, w najlepszym stanie. I nie sądzę, żeby ktokolwiek robił tutaj, chciał robić, działać w taki sposób, aby te drogi nie były remontowane, skoro istnieje taka szansa. Wykorzystajmy jakąkolwiek szansę, gdziekolwiek ona się pojawia i obiecuję w imieniu całej Rady, że na pewno będziemy w tym panu pomagać. Taka jest nasza deklaracja i myślę, że staramy się tutaj, gdzie jest to możliwe, w jaki sposób tą jednomyślność wypracowywać, a ukierunkowanie dyskusji w ten sposób, gdzie czasami tutaj naprawdę no, nie przystoi to, żebyśmy w ten sposób dyskutowali ze sobą, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Ja apeluję naprawdę o jakieś takie, powiedzmy, rozumienie i dyskusje ponad jakimiś podziałami, uprzedzeniami. Miejmy w interesie dobro naszych mieszkańców, na tym się skupmy. Są pewnie jakieś sympatie, antypatie, ale tutaj powinniśmy się ich wyzbyć i pracować dla dobra gminy. Dużo udało się zrobić. Mam nadzieję, że jeszcze dużo się da zrobić. Wspólnie uda nam się na pewno więcej. My jesteśmy na to otwarci i wiem, że nie będzie łatwo. Będziemy się często na pewno różnić, ale trzymajmy ten poziom dyskusji. I to jest apel również do Rady i do pana burmistrza, żebyśmy się nawzajem nie obrażali, tylko wspólnie pracowali. Jeżeli się różnimy, to jest takie na prawo, że możemy się różnić, ale szanujmy nawzajem swoje opinie, swoje poglądy, bo tylko w ten sposób możemy
współpracować. Ja naprawdę o to apeluję i to do nas, do siebie. Ja też pewnie czasami poddaję się jakimś tam emocjom, za co już z góry przepraszam, ale naprawdę staram się, żeby ta dyskusja była tutaj merytoryczna i z szacunkiem dla drugiej strony. O to naprawdę apeluję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby w ramach interpelacji zapytań zabrać głos? Ja chciałbym bardzo podziękować panu Bogdanowi Badziegowi za twarde negocjacje. Bardzo mi się pan Bogdanowi postawa podobała, wynegocjował ponad 1 000 000 złotych więcej, także wielki szacunek. Ale w jakim kontekście? Aha, przy sprzedaży. Następną sprawą, panie burmistrzu, jeżeli chodzi o ten plac w Rajkowach. Ja uważam, że spółdzielnia mieszkaniowa jest całkiem po innej stronie. Ma swoje pomieszczenie, swoje budynki. Natomiast plac zabaw, który miałby powstać... Tak, panie burmistrzu, ale tu ten plac zabaw... Ale mieszkańcy sami wchodzą z sami, prawda? No to jest ten problem, że korzystają z tego. Panie burmistrzu, ale ja uważam, że plac zabaw powstanie, to będzie on ogrodzone. Moje jest takie zdanie. Powinien być ogrodzony i zmonitorowany. Nie ulega mi się tym wątpliwości, że ten plac powinien chwalić by było Boga podziękować, jeżeli on powstałby przed wakacjami. Wielka prośba. 30 000 ogrodzonych mam. Dobra. Czy są jeszcze jakieś wnioski? Ktoś chciałby Państwa zabrać głos? Jeżeli nie ma, to zamykam obrady 39 sesji Rady Miejskiej. Kolejna czwarta. Panie przewodniczący, jest już pan. No pytam, czy kto chce. No a ja czekam, aż będzie to nie z waszej. Chodźcie, Andrzej, jeszcze. Panie, niech pan przyjdzie. Bardzo proszę. Dziękuję panie. Bardzo proszę. Ja będę tu. Dziękuję panie przewodniczący za tak szybkie udzielenie głosu. Ja tylko tak może, nie wiem, do burmistrza mam pytanie i do radnych, żeby mi pomogli. Mam gospodarstwo od 45 roku po moich dziadkach, po moich rodzicach. Mam własną drogę, urząd gminy sobie przełożył numery. Każda posiadłość po niemiecka ma drogę brukową. Nie wiem na jakiej podstawie urząd gminy zamknął, nie wiem czy sprzedał. Próbowałam do tego dociekać, czy sprzedali, czy ktoś kupił, jak użytkują. Nie dostałam odpowiedzi, tylko dostałam odpowiedź, że nie mam więcej korespondować z urzędem gminy. To zatem tego, że tylko jesteśmy, żeby wybrać burmistrzów. Tak jest zadanie. Jesteśmy po to, żebyśmy nam, urząd gminy nam po prostu pomógł. Ja chcę swoje. Mnie w tej chwili brakuje 15 arów. 15 arów gruntu. Nie może. Mój dziadek miał 14 hektarów jako przesiedleniec z Kieleckiego. Przyjechał tu na odzyskane tereny. Teraz mam 9,26. 14,2 hektarów nie ma. 10,31, bo zamiana za niziny też już tam uciekło. Teraz jeszcze trochę, to nie będę miała w ogóle wyjścia z własnego podwórka. Mam akt własności. Nie mam żadnej działki 59. Stare drogi są pozamykane. Nie wiem na jakiej podstawie. A u mnie na mój wjazd prywatny się zrobił, że gmina po sądach mnie wlecie. W sądzie odzyskałam 1,20 m. Później następna sprawa. Gmina nie po prostu jakby wyroków sądowych nie uznaje. Bo nie wykonuje. No to tak nie może być, żebym ja traciła swoje własne grunty, bo ktoś chce, ani nie było wywłaszczenia, ani zgody moich poprzedników, ani mojej zgody. Wszystko się robi to, co się samo chce. Tak nie może być. Tak nie może być. I ja proszę, żeby byłam u pana, pan mówi tak. Ja panią rozumiem, wiem o co chodzi, ale ja nie będę odpowiadał za poprzedników, chwileczkę. No to kto ma, no gdzie mamy iść? Wszystkie dokumenty, które posiadam i mam, to ja nie mam żadnego. Byłam u wojewody. Wojewoda nie wydał żadnych makulacji i przesunięcie o cały hektar drogi. Była gminna, grupowa, dziś topimy się w błocie po kolana. Pogotowie do nas nie przyjedzie, tylko ja muszę wziąć
jakoś dziecko, wnuka, wyjść na szosę, to jest działka 27, droga powiatowa 27 przez 1, żeby lekarz dziecko zbadał, bo lekarz nie przyjedzie, bo pogotowie nie dojedzie. Straż pożarna nie przyjedzie, bo się topi w polu. No a droga brukowa jest za moim siedliskiem. Co ja mam w tym wspólnego? Jak długo jeszcze mamy czekać i prosić władzę o otwarcie po prostu starej drogi brukowej? To jest dojazd do siedliska, bo drogi gminne są pozaorywane, które też chodzę i proszę, żeby były pootwierane, to wszystkie drogi gminne są ślepe. Tu jest kawałek, tam jest 80 metrów, tu 80 Szanowna pani, i nie ma. Pan zastępca burmistrza chce się do tego odnieść. Byłam u pana burmistrza 3 tygodnie temu z wyrokiem. No nie wiem, do dzisiaj miałam odpowiedzi, mieliśmy się umówić telefonicznie. No nie mam jeszcze żadnej też odpowiedzi. Nie to wiem. Może posłuchajmy pana burmistrza, co ma do powiedzenia, bo chciałem zabrać coś w sprawie głosu. Ja myślę, że też byłoby dobrze, gdyby pani gdzieś na piśmie, bo to jest tyle tutaj tych spraw, że osoby tak z zewnątrz to nie są w stanie zrozumieć, o co właściwie w tym sporze chodzi. Jeżeli pani byłaby łaskawa i na piśmie nam przedstawiła, no to możemy się tego... To pani to przekażemy, czy do komisji rewizyjnej, czy bo to... W jaki sposób prosty to jest trudno, w jaki sposób to... Ja chcę tylko swoje, ja nie chcę ani odsłyszać, ja nie podejrzewam, że pani chciała. Bardzo proszę. Ja może tak od początku. Około miesiąca temu z panią Marianną spotkaliśmy się również u pana starosty. Był też pan naczelnik Pobłocki, pan naczelnik Wydziału Geodezji i byłem przekonany, że te wszystkie sprawy sobie wyjaśniliśmy. Ale widzę, że te sprawy dzisiaj dalej panią nurtują. Natomiast nie przyjmuję do pani do wiadomości żadnych argumentów, które wtedy pani przekazaliśmy. Pierwsza sprawa, droga brukowa. Pani dzisiaj ma swoją działkę na byłym majątku niemieckim, gdzie droga brukowa plus aleja drzew była wewnętrzną drogą na terenie majątku, który wcześniej właściciela, osoby, która była właścicielem przed II wojną światową. Pani się powołuje na tą drogę, natomiast to nigdy nie była droga publiczna. To była, jeszcze raz powtarzam, droga wewnętrzna i to wynika z wszystkich dokumentów. Droga gminna, droga publiczna jest za płotem pani posesji. To jest mój prywatny wjazd. W żadnym wypadku i to wynika również z dokumentów. Druga sprawa, ja może teraz zakończę, tak? Pani mówiła przez 10 minut, ja może teraz zakończę. Druga sprawa, wywłaszczenia z drogi, gdy były regulacje drogi obecnie powiatowej, między Rudnem a Rajkowami. Znaleźliśmy dokumenty, z których wynika, u pana starosty, z których wynika, że byliście jedyną rodziną, która wtedy nie stanęła przed notariuszem, żeby podpisać dokumenty. I z tego względu pani rodzina w 71 roku nie otrzymała odszkodowania. Za drogę Rudno-Rajkowy. Za drogę Rudno-Rajkowy. Dzisiaj nie. Pani się powołuje na to, że obcięto pani kawałek pola i włączono do drogi powiatowej. Tak, nie. Tak wynika z dokumentów. Pani Marianno, deklarowaliśmy podczas spotkania z panem starostą. Jeśli pani pójdzie do sądu i będzie miała pani prawomocny wyrok, z którego będzie wynikało, że powiat, czy skarb państwa, czy gmina jest pani winna choćby 0,5 m² ziemi, my oczywiście ten wyrok będziemy respektować. Natomiast wszelkie te roszczenia musi pani udowodnić w sądzie. Powoływała się pani na wyrok z 2006 roku, później ja znalazłem wyrok, pracownicy przynieśli mi wyrok z 2009 roku, który tak naprawdę stoi w sprzeczności z tym, z czym pani przyszła do mnie. I to też sobie na spotkaniu u mnie wyjaśniliśmy. Nie wiem skąd pani taka opinia, że mieliśmy się po raz kolejny umawiać na rozmowę, dlatego że to było już ostateczne, moim zdaniem, wyjaśnienie tej sprawy. Bardzo mi przykro, panie burmistrzu, ale jak byłam u pana z wyrokiem, to pan sobie skserował i pan mówił, że mi da odpowiedź. Do dzisiaj tej odpowiedzi nie mam. Nie umawialiśmy się na żadnej, więc że pan, jak to się mówi, zamyka sprawę. Jest następny wyrok,
to jest tylko dojazdem do siedliska. Tak. I jaką mam niewiedzę też... Droga Pani, ja jeszcze raz powtarzam. Pani powołuje się na wyrok z 2006 roku, z tego co pamiętam. 2003 roku. Być może trzeci. Natomiast kilka lat później wyrok jest kolejny, który kompletnie anuluje tamten poprzedni wyrok. No ale nie może być anulowanie wyroku. No ale z tym przecież radziliśmy panu, z panem starostą, żeby poszła pani do sądu. Jeśli uzyska pani prawomocny wyrok w tych sprawach, które pani kwestionuje, my oczywiście będziemy musieli to respektować. Proszę, mam wyrok. Dziękuję bardzo. I wyrok jest w... nakazać gminie Pelki przywrócenie utraconego przez państwa powodu wariany Jabłonka, Józefa Jabłonka, posiadanie pasa gruntu o szerokości 20, długości 122,5 metra. No pan teraz się... mówi, że teraz ten wyrok jest taki ten, to jest to jest kolejny wyrok do wglądu w urzędzie. Ja myślę, że... Dla mnie to jest po prostu śmieszne, że to tak nie może być. Zgłosiłam sprawę do prokuratury, prokurator nie widział. Panie Marianno. Podstaw. Tylko mówił pan, że ja mam przyznanie rację. Pani Marianno, jeżeli mogę chwilkę spokoju, tylko chciałem powiedzieć tak. Nie, w porządku. Do mieszkańców wyjątkowo jestem, jakby proszę na nas krzyczeć, to jest pani prawo. Co innego trochę z radnymi, ale mieszkańcom proszę bardzo krzyczeć ile woli. Ma pani, rzeczywiście jest skomplikowany bardzo stan prawny. Pamiętam, myśmy się przez Pani dokumenty przebijali. Jest rzeczywiście sprawa związana z zadawnionym sprawem z nadziału z 71 roku i konsekwencjami z tego wynikającymi. I ja jeszcze specjalnie do Pana starosty w Pani sprawie dzwoniłem. I jest taka dobra wola, że jeżeli będzie Pani chciała pójść do sądu, to poszukamy ze Skarbu Państwa nieruchomości, które mogą wypełnić znamiona odszkodowania dla Pani za utracone posiadanie w zakresie, które Pani utraciła tym ostatnim wyrokiem sądowym. Jeżeli ma Pani problem z napisaniem pozwu, albo to zapraszamy, chętnie pomożemy. Natomiast sami z siebie żaden z organów teraz nie może działać, ponieważ stan rozstrzygnięty po ostatnim wyroku sądowym jest bezsporny. Dla Pani się z tym moralnie Pani nie zgadza wewnętrznie, ja to rozumiem. Bo Pani uważa, że zabrano Pani rodzinną drogę historyczną, która była jeszcze, ja to rozumiem. Natomiast podziały geodezyjne, które były konsekwencją tego stanu, wprowadziły nieodwracalne skutki prawne do tej ewidencji. I teraz jedynie możemy, co, tak jak z panem starostą rozmawiałem, że jeżeli będzie taki wyrok, to poprosimy pana wojewodę, żeby wyraził zgodę na to, żeby pan starosta spełnił wobec pani to roszczenie. Naprawdę zachęcam do tej drogi, bo ja wiem, że pani czuje się może taka trochę zostawiona sobie tutaj w tej sprawie, ale staramy się, ile możemy. Ja mówiłem w tym sensie, że nie odpowiadam, że ja nie jestem w stanie cofnąć podziałów geodezyjnych. Nie jestem w stanie tego zrobić. Nie jestem w stanie, bo te podziały były przeprowadzone, ile pamiętam, 10 lat temu, czy 12, już nie pamiętam, ale bardzo dawno temu. Nie jestem w stanie w ewidencji gruntu powiedzieć nagle teraz, bez tytułu prawnego, że ta droga była tutaj, a pani własność kończy się tutaj. Musimy znaleźć dokument prawotwórczy. Wyrok sądu albo decyzję administracyjną. Ale przeanalizowaliśmy to pod kątem wydania decyzji i nie mamy drogi tutaj. Jest zamknięta droga decyzji administracyjnej, bo nie ma przedmiotu sporu tak naprawdę. Jedynie sąd może rozstrzygnąć to w postępowaniu cywilnoprawnym. Do czego panią zachęcamy? I wiem, że takie było ugodowe, jakby, że pan Pobłocki nawet szukał w tym obrębie różnego rodzaju możliwości rekompensaty dla pani tych środków. Ale niestety musi nam pani przynieść. Ja wiem, że to jest bolesne, że trzeba udowodnić swoje racje przed sądem, ale nie ma innej drogi, pani Marianna. Jeżeli pani się zdecyduje, to chętnie pani pomożemy. Natomiast ja nie chciałem powiedzieć tego, że nie odpowiadam za błędy moich poprzedników, bo oczywiście odpowiadam, ale proszę nas też zrozumieć, jak trudna jest sprawa z 71 roku, kiedy tak naprawdę powstało tyle nieodwracalnych skutków wokół. Sąsiedzi się wokół pani wymienili, posprzedawano grunty, droga inaczej przebiega, uwłaszczenie było drogi, wywłaszczenie przez powiat i utworzenie nowej i podziały geodezyjne na to. I po prostu od 71 roku to się zdarzyło trzęsienie ziemi, wszystko się zmieniło. Ja mam też, przepraszam, tak. Z 15 października 75 roku już mój ojciec po prostu chciał i mam takie pisemko tutaj, że przy czym należy stwierdzić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przewłaszczenia nieruchomości po rodzicach na rzecz
dzieci nastąpiło według stanu badania nimi w dniu wejścia w życie powołanej ustawy, to jest w dniu 4 listopada 1971 rok, bez naruszenia dotychczasowych granic lub jakichkolwiek innych zmian. Obecnie widział tutejszy również nie znajduje podstaw prawnych ani przesłanek gospodarczych do dokonywania nowych pomiarów lub prowadzenia jakichkolwiek zmian na wymienionych nieruchomości. To jest Powiatowa Rada Narodowa w Pszczewie. 41 lat temu, Pani Mariano. 41 lat temu. Tak, proszę Pana, zgłosiłam, byłam w archiwum, przewaliłam sterty dokumentów i w archiwum nie mam żadnych dokumentów dotyczących mojego gospodarstwa, że urząd zmienia położenie działki. Mhm. Jest przełożenie, są przesunięte granice. Proszę Pana, geodetą z Panem Drągiem, proszę go powołać. On namieszał i niech on zapłaci za to, co ludziom zrobił krzywdę. Ja chcę tylko swoje. Nie chcę od sąsiada. A jak pan teraz mi brakuje... Ze skarbu państwa mówiłem, że nie od sąsiada, tylko ja z nieruchomości skarbu... Ja nie będę szła do sądu, bo ja mam akt własności. Pani Marianno. 9,73. To zamyka pani możliwość naprawienia tej szkody. Musi pani iść do organu, który... Ale musi pani mnie wysłuchać, naprawdę. Składaniem dziesiątku wniosków do wszystkich organów nie zmieni pani swojej sytuacji. Cywilnoprawnie może rozstrzygnąć tylko właściwy organ, jakim jest sąd. I trudno. Czasami tak jest, że pani ma moralne poczucie, że ma pani rację. Wielokrotnie to jako prawnik przeżywałem w swoim życiu. Nawet uważałem, że sprawa jest słuszna do wygrania, a się okazuje, że w treści sprawy nie da się dowodami udowodnić tego, że ma się rację. Czasami tak jest. I zachęcamy panią do tego. Jest dobra wola po stronie organu prowadzącego sprawy geodezji i kartografii, czyli starostwa powiatowego. Proszę wykorzystać tą drogę. Jeżeli pani będzie obstawała przy swoim, że z 71 roku wynika dla pani jakaś konsekwencja, to niczego tutaj w tej sprawie nie skuramy. Dobrze, mamy wyrok w sprawie tej drogi, co nam zabrano 15 alów na równorękowy 27/1. Wyrok administracyjny sądu w Gdańsku i starostwo dostało i mam teraz termin do końca maja. Się zastanawiają, co z tym panem zrobić. Ale w tym roku pisze dokładnie, ja nie wiem, czy ktoś szkoły nie skończył. Mamy w Rudnie piękną szkołę, tam pięknie uczą. Proszę, ci co nie wiedzą, proszę tam do szkoły iść. Pani Marianno, my musimy kończyć, bo mamy konwent sołtysów, więc jeżeli... miło za wysłuchanie i ja myślę, że burmistrz co z tym zrobi. Ja nie będę szła do sądu, ja mam adwokatki. Ja chcę swoje zrobić. Pani Marianno, musi pani iść do sądu. Ja nie mogę za panią iść do sądu. Naprawdę nie mogę, chociaż bym chciał. Niech pani... Pani Marianno, czyli by trochę jest pani posłuchała. Tak, pana starosty deklarowaliśmy, że we wszystkim pani pomożemy i solidarnie z panem starostą trzymaliśmy za panią kciuki, żeby pani poszła do sądu, pomożemy pani i niech pani spróbuje tam uzyskać. Ale muszę czekać do końca maja, bo mam pismo ze starosty, że do końca maja muszę czekać na ich odwrócenie. To jest tylko jedno, ale ta droga 59. Starą drogę. Nie było ani wywłaszczenia, ani nie było rady. Czy rozpoczynamy od razu, czy 3 minuty przerwy? 3 minuty przerwy.